gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś starego Słowaka. I będzie to urlop w polskich górach. A gdzie jedziesz? Na południu. To będzie Szczyrk. A kiedy? Będzie Szczyrk. Na, no, po niedzieli. A, tylko nie tej, co jest trwa, tylko po tej. Ja we wrześniu na grzyby urlop biorę. A teraz korki były, czy nie? A były, ale tylko tak na, w okolicach Brwinowa, a tak to super trasa. O, Brwinowo, ja tam mam rodzinę. Ciekawe. Od strony ojca chyba. Chyba. Którego? Co którego? Ojca. Chrzestnego. Nie no, ciocia Asia chyba tam jest i wujek Krzysiu. Nie no, to wejście fajne na ludzie, to było naprawdę. Wyszło na ludzie. Wyszło na, zawsze chciałem to zrobić, tak, wejść na ludzie, coś anegdoty, żeby, tak to, żeby to było, właśnie, żeby to było. Jak są wyłączone kamery, to tak się wymieniamy, tak ja tu na odlot, ja tu. Gra opinii, polemikę, co panowie, tam u rodziny, co tam u brata. Ustalmy jedną rzecz, no, my lubimy polemikę, my lubimy dyskutować. Mbappé. Dobra, dobra, ale prawda jest taka, na słuchawce mam, że już... Jesteśmy już, tak? Co? Prawda jest taka, że poza kamerami nie mamy o czym rozmawiać za bardzo ze sobą. Tylko się obrażamy. Do domu. Obrażamy się. Witamy was bardzo serdecznie. Jesteśmy live dzisiaj po raz drugi z rzędu, jeśli chodzi o nasz quiz, ponieważ jeszcze nie ma ligi i w sumie nie wiadomo, kiedy będzie. No bo troszeczkę... Nam troszeczkę nam zakazuj doszło. Kowal pokasuje, więc nie wiadomo, kiedy będzie liga. Kowal pokasuje, także jeśli za tydzień nie będzie programu, no to tutaj jest winny, siedzi on. Pamiętaj, jakbyś wypalił od 14, jak stałem dzisiaj, teraz do 20 paczkę papierosów, też byś kasłał. Palisz tyle papierosów? Mhm. Kowal pali? No bo długo... Kowal pali? Wyobraź sobie, jak nie pali... Tak, to ci do Legii nie wezmą, jak to będziesz tak. Ale wyobraź sobie, że do 14 nie paliłem, a zasnąłem gdzieś koło... drugiej w nocy, to dużo się nie paliłem. Ale Samuel się budził o czwartej z tego, co nie, znaczy nie mógł mnie budzić, ale... Jak ty zaczniesz, to Samuel, już... nie pisz mi tutaj nie wiadomo czego, jakiś głupot o czwartej rano na Messengerze. A co pisał? A co pisał? Ten tekst miał oddać. Dobra, bo... Wojciech Kowalczyk. Popiecie kolegę zaraz. Jakub Olkiewicz. Dzień dobry. Mateusz Rokuszewski. A... I Damian Smyk. Redemption. Wielka chwila w historii polskiego YouTube'a. Człowiek, który uzyskał 2 punkty. To i od razu chciałem sprostować. Ja też kiedyś miałem 2 punkty. I ktoś jeszcze miał? Chyba Kuba Białek. Ale wtedy nie było rundy trach, 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 która jest właściwie darmowym punktem. Nie, no, to ja się przyznaję, miałem 0 raz. Zrezygnowałem, musiałem... Przestań nam psuć żart, bo ciągniemy ten żart od roku i teraz ty przychodzisz, 0 punktów, no zajebiście. Tak, ale to było jakieś minusowe, straszne, wielkie. Nie, po, to ten, była zasady... awantura o starych Słowaków. No, zasady były to zupełnie inne zasady. To nie, wtedy wszyscy mieli 0, bo to, wtedy to nie zabawa. Na tym to, na tym to polegało, Kowal, żeby mieć 0. O Jezus. A to były też czasy, nie? Że patrzył tam 16, 3, 4 punkty, jak gdzieś wyliczał. Ta, w całkę z wyniku. Fajnie to było. Musimy chyba raz zrobić, nie? Tak. Co? Powrót do starych, do awantury. Myślę, a to jest trochę skomplikowane technologicznie. Trzeba mieć kalkulator, nie, przynajmniej 70 IQ. Kalkulator jest. Nie, patrzył zawsze, że to jest tak proste, że mama tak. Po wylewie. Byście podesłali mu ten, znaczy bardzo wiele arkuszów w Excelu, wystarczyło wpisywać tam, ale no właśnie, okazało się, że to nie tylko ty, a tylko aż. Paweł nie ma klawiatury numerycznej. Nie mam, to prawda. Nawet nie mam, w tym laptopie nie ma nawet ekranu. Wyobraźcie sobie stacji na płyty. A to w wielu laptopach tak jest. Nie masz taki mądry, dobra? Do czasu, do czasu. Jaki dzisiaj wynik punktowy cię by satysfakcjonował? Każdy.
Biorę co jest. Czy to, co jest na plusie, tak? Żeby powyżej zera. Ej, w sumie byłoby ciekawe mieć minusowe punkty. Ja myślę, że możemy do tego dojść. Ząb. Muszę powiedzieć widzom, że mnie boli ząb. Wyrzyna mi się chyba ósemka. Ja ci go wyrwę dzisiaj, wiesz. A jest taka taktyka, że jak cię boli ząb, to musisz sprawić, że będziesz cię mocniej bolała inna część ciała i możemy się tym zająć, jeśli chcesz. Ale możesz wybrać dzisiaj rano i... boli mnie serce, bo mam złamane przez kowala. Serce nie boli. Czasem boli. Dobra, nieważne. Kowal, będziemy grali w piłkę jeszcze, czy nie? My? Nie. No i super. Dobra. Na każdy temat, proszę. Gra opinii. Wypowiedź. Kowal, ty grałeś w piłkę, powiedz. Coś przeżyłeś, coś wygrałeś. Czy będziemy grali w piłkę jeszcze, ale nie. No bo dzisiaj miał być o tej godzinie, o której my zaczęliśmy program, miał być super puchar. No i prawda jest taka, że przestraszyli się rywalizacji. I troszeczkę nie ma. Nie, najbardziej mnie się podoba ta wersja, że PZPN przeczytał artykuł na naszej stronie i nie dociekał, czy jest ktoś chory, czy nie, jakie wyszły testy, tylko zobaczył artykuł, od razu odwołał z marszu i koniec. A to wszystko przez to, że Michał Probierz bał się grać. Taka funkcjonuje teoria. Rozmawiałem cię z Michałem Probierzem. No to nie wiem, czy on jest świadomy tego, ale duża część, może nie duża, ale jest taka część Twittera i chyba też komentujących na naszej stronie, która twierdzi, że Michał Probierz zainspirował artykuł u nas o zakażeniu, którego nie było. Mhm. PZPN odwołał i dzięki temu nie doszło do... Ale mnie. Przyznajmy, że nie są to najmądrzejsi ludzie na świecie. No, znaczy z drugiej strony nie. Po prostu jesteśmy tak wpływowi. Najpierw karę dla Krakowi załatwiliśmy za korupcję, teraz załatwiamy przełożenie superpucharu. No tylko się cieszyć. Jeszcze Carlitosa do Legii sprzedałem zamiast do Lecha. Ale już jesteś przyjęty z powrotem do łask podobno w Poznaniu. No jak załatwiłeś Ramireza, to się wyrównało. Dzisiaj mam czapkę, ponieważ to jest hołd dla Jakuba Olkiewicza. A ja mam kapelusz, dlatego że zadałem to pytanie na czacie i były dwie opinie, że tak, a jedna, że nie. To widzę, że ludzie tym żyją. 2-1. Na pasku leciało. Może niewysoki wynik, może nie wzięło w tej ankiecie jakoś szalenie dużo ludzi udziału, ale z szacunku dla tych trzech osób postanowiłem uwzględnić głosowanie i założyłem. Jest pytanie do Rokiego. Tak. Czy przeczytałeś już wszystkie zgłoszenia do Weszło? 18 mi zostało. Okej. Okay. To... I wszystkie tak samo się zaczynają? Wspaniałe mi to samo. Ale bardzo wiele. Ale niektórzy też się porywają na taką, na parafrazę i dziwny to był sezon, nie zapomnę go nigdy. Do ciebie też jest prośba. Krystian Leśniak pisze: Kowal, zdjęcie z grzybów, wężu, jeden łysy. Tak, wiem o tym. Będzie niedługo. Gdzie masz to zdjęcie? Mam w drugim aparacie. Nie miałem czasu, urlop miałem. Szukam go. Na drugi aparat szukam. Patrzył, wysłałem kategorię pytań z pytaniami na Twitterze, byś chociaż odczytał, a nie ignorujesz. Nie ignoruję, tylko po prostu czasem zapominam odpisać. A jeszcze dopowiem, że jeśli ktoś czeka, no to ja po programie sprawdzę. Okej, okay, dobrze. I będzie już wszystko jasne. Prawdopodobnie zwolnimy w trakcie programu Smyka, to będzie jeszcze jedno miejsce więcej. Tak. W ogóle ja miałem super pomysł, ale go nie zrealizowałem, żeby napisać do Rokiego tekst na ten casting i się podpisać jakoś inaczej. I zobaczymy, i pewnie bym nie został przyjęty. Poziom podwyższył. Dobra, gramy. Zaczynamy od tradycyjnej rundy trach, trach, trach. Damianie. Od razu spoiler. Paweł powiedział mi w samochodzie, bo go wiozłem tutaj, że zrobiłem takie pytanie, ale się nie gniewaj. Od razu cię wkopię, ale się nie gniewaj. Więc obawiam się tego pytania i obawiam się utraty punktu już na wyjściu. Nie możesz stracić punktu. No to nie zyskam. Nie zyskam. Wszystko będzie dobrze. To są bardzo proste pytania, także każdy, myślę, że z was będzie znał odpowiedzi. Zacznijmy od trach, trach, trach. Pliki się nazywają rozgrzewka. Zaczynamy od Kowala. Jaki miesiąc następuje po kwietniu, Kowal? Piąty, czyli maj. Tak, maj. Następne pytanie. Ale na ślizg bym powiedział. Kasia ma dwa jabłka, zjadła jedno. Ile jabłek jej zostało, Kuba? A ostatnio było podobne pytanie, też takie matematyczne. Ja się dobrze czuję w tej kategorii. Jedno. Super. Smyku. Wymień 15. Piętnastu
piłkarzy reprezentacji Czechosłowacji z Mundialu 1980. Ale to muszą być prawdziwi piłkarze. Pamiętaj, że masz to 10 sekund. No słucham. Damian, to jest trak. Czas do namysłu. Może jeszcze chcesz do przyjaciela zadzwonić. Petr Nemec. Zaraz sprawdzimy. Nie. Petr Janeczka. Stanisław Seman, Franciszek Jakubec, Jan Fiala, Władysław Jurkemik, Józef Barmosz, Rotisław Wojaczek, Jan Kozek, Antonin Panenka, Radisław Wizek, Tomasz Kris. No niestety, nie popisałeś się. Roki, proszę pytanie. Jak się dzisiaj czuje? Smyku, nie martw się, nie zrobimy spółdzielni. To nie jest tak, że będziemy cię gnębić od pierwszego pytania. Oj, coś komfortowo. No i super. I wszyscy rzeczy. Powiem tak. Mam na ciebie pewne kwity i obawiam się, że brudy zostaną wyciągnięte i będą prane jak w pralce Frani. Kowal, Olki i Roki po prostu. Możemy zobaczyć klasyfikację. I od razu zobaczmy klasyfikację. Pewnie nie najlepiej wystartowałeś. Taki był plan. Nie mamy klasyfikacji jeszcze? O. Widać, że jeden uczestnik... Nie, Damian, weź się za siebie w końcu. Naprawdę. Jeden uczestnik odstaje. Ale pocieszę cię, że ale... też miałem błąd w trakterkach. Na czym ty się wywaliłeś? Aha, na tej piosence. Tak. Boli mnie, że zapomniałeś o Pawle Chalupka. Nie, ale że panenki nie wymieniłeś? No, wydaje mi się, że Nemec grał z panenką. Ten były trener Flot. Kręgle. No nie, on, Nemec ma medal olimpijski. Pamiętam, jak z nim robiłem wywiad na Warcie. W ogóle absurdalny był to wywiad. Anegdota? Tak, wchodzi... Powinien być jakiś dżingiel. Jest anegdota. No, mieliście na pewno takie sytuacje w waszym życiu dziennikarskim, że rozmówca w trakcie rozmowy was zaskakiwał, ale na ogół to jest zaskoczenie wypowiedzią. A mnie Petr Nemec zaskoczył tym, siedzieliśmy u niego w kanciapie takiej trenerskiej i on po kwadransie rozmowy nagle wstaje, a to było zaraz po meczu, bo on gdzieś wyjeżdżał na jakieś tam kursy u siebie w Czechach czy coś i wstaje. I ściąga gacie, ściąga skarpety i zaczął się przebierać. Więc trener teraz ordynarnie przy mnie się przebrał. Ale śmierdziało strasznie getrami, bo to była jakaś taka późna zima. I był ale taki... przynajmniej wiesz, jak pachną skarpetki teraz. Ta, w szatni Petra Nemca. Fajny wywiad to był. Ja myślałem, że powiesz, że wyjął medal albo coś. No to właśnie spodziewałem się, że wyjmie medal, a nie swoje stare slipy jeszcze pewnie, z które pamiętają zamach na Narutowicza. Ale zwrot akcji taki solidny, muszę przyznać. Wszyscy tutaj myśleli właśnie o medalu. Zanim zaczniemy, oczywiście jak zwykle zbieramy łapeczki w górę. Jeśli będzie 2000 łapek w górę, to Smyk dzisiaj, on dzisiaj u mnie śpi, więc będzie spał smacznie. Na łyżeczkę będziecie spał. O Boże, nie. Jeśli będzie 2000 łapek w górę, to Kowal idzie do mnie i śpi ze Smykiem na łyżeczkę. Co? Chętnie? Chętnie, tak. Okej. Okay. Mokal mówi, że chętnie. A przypomnij, Piotrek, kto spał dzisiaj w twoim łóżeczku. Na szczęście nie było. To nie jest bajka o tych, o trzech misiach. A spałeś w jego łóżeczku. No musiałem być bliżej ciebie. Obudziłem cię rano do pracy, chciałem ci przypomnieć. To pomówienia. Jaki komentarz? Kopytone meca. Ja się od tego odcinam. Nie czytam komentarzy. Ja się tego odcinam i poproszę o rozkład jazdy, czyli o kategorie dzisiejsze. Marcin Najman, licytacja. Czułko, Damian Smyk, Redemption. Jan Urban dostał w turban. Kategoria kto to? Kategorię kto to wymyślił Mateusz Rokuszewski wczoraj na... Na posiedzeniu. W kawiarni. W kawiarni. Łatwe pytania. ŁKS po co? Rebusy. Polskie kluby w Europie. Analiza główna. Zaczyna. Kto wygrał ostatnio? Ty wygrałeś. Kuba. Olki wygrał ostatnio. No, to ma Kuba. No, muszę przyznać. A jeszcze. To ma Kuba? No. Potem mi się przypomniało, że jeszcze jedno pytanie, na które znałem odpowiedź, odstąpiłem, bo powołałem się na klauzulę sumienia wówczas. Tak. To było niefajne. Nie dawaj mi mojego. Nie, dobra, nie. A, i mam wyznaczyć. Tak. Dobra, no to zacznijmy z grubej rury. ŁKS po co na siebie? Zobaczymy, co tam przygotowałeś. Proszę bardzo. ŁKS po co? Ile razy ŁKS wygrywał Super Puchar?
Ten, jak zaczął liczyć, jakby to w dziesiątkę. 17, 18. 8 razy 2. Nie, z tego co pamiętam, nie wygrał ani razu. Rywalizował na pewno z Legią, przegrał chyba 6-4. Tak. A, ty grałeś? W Płotku. Był do mnie emiantowy chyba nas strzelał bramę po przerwie. Tak, 6-4 przegrał ŁKS Superpuchar z Legią. A w latach 50 to chyba nie było, albo nie kojarzę przynajmniej takiego meczu. A wtedy był mocny Górnik, więc pewnie i tak by nie zawojował świata. A 9-9 to nawet nie pamiętam, też chyba nie było. Czyli jaka jest twoja odpowiedź? Nie no, że ani jednego. A miałem, że dwa do zabu. Super puchary? No, ale to źle spojrzałem. Czy masz rację? Nie, no byłoby dość dziwne, żeby zdobył. Powinniśmy weryfikować te pytania. Może dwóch zagrał, ale... Finału. No, mógłbyś to w Płocku 6-4. Nie, tak. I wtedy co zdobył mistrz? Dwa razy mistrz Polski i raz zdobywca Pucharu Polski. Czyli masz punkt. Gratuluję. Dziękuję. Dla ciebie dalej. No dobrze, no to w takim razie, co, ty nie chcesz tej swojej, tak, Damian? No, bo ja wiem, że tam jest rympał, że tam się kryje żmija w beczce. To zróbmy taki plot twist. Aha, i właśnie, kategoria kto to nie jest dla wszystkich. A dla kogo? Czy jakby każdy może wziąć udział, ale nie jest tak, że rzucamy zdjęcie i jest... Właśnie wytłumacz, na czym polega ta kategoria. To weźmy, kategoria kto to tak. I muszę wyznaczyć kogoś. Tak. No pojawi to się jak... zdjęcie piłkarza, trzeba powiedzieć, kto to jest. No to jak Rocky wymyślił... A, nie, to jest takie trudne. No. To nie wiem, czy Rocky mu dać, bo będzie zły. No panowie, to nie jest czas na lizanie się po piłce. No dawaj, no, to dawaj. Kategoria kto to dla Rokiego, proszę bardzo. Jak tutaj tak cwaniakuje. On wygląda jak taki Kuba, drugi student roku na SP. Ale patrz, jak wyciął tło, żeby nie było odpowiedzi. Co za gnój. I koszulkę. Szczerze mówiąc, ja musiałem sobie zapisać, kto to jest. Bo nie wiedziałem. A zaraz, widać tam skrawek koszulki, tylko to czerwień. Może być czerwony. Czerwień. Więc albo ŁKS, albo korona. Pamiętam, że jakbym na pierwszym zebraniu z Weszło, 5 lat temu, to wszyscy mówili, że Rocky zna każdego piłkarza ekstraklasy po twarzy. Ale to było wówczas, 5 lat temu. A on grał 5 lat temu, ten człowiek? Nie. No z tego sezonu są, tak? Mogę wam powiedzieć, że wszyscy piłkarze, których zobaczycie, są z minionego sezonu. Okej. Okay. Stawiałbym z tym gościem na Koronę Kielce, chyba. Człowieku, po twarzach to, jak patrzył, poszukał. Pamiętasz, tak, jakie twarze wtedy Rocky znalazł? Bo pamiętam, że wtedy takie naprawdę hardkorowe były te nazwiska na tym zebraniu, o którym wspominasz. Znaczy, nie wszystkich zgadłem wtedy, ale... Nie, pamiętam, że nie zgadł Gamakowa z Lechii. Czekaj, ty Trafforda zgadłeś wtedy? Charlie'ego Trafforda? No, Charlie'ego Trafforda z gęby, to trzeba mieć. Dobra, powiedzmy, że to jest Bielica z Korony. Nie. To jest Jukić. Rocky traci punkt. A Jukić to nie był taki trudny w sumie. Ale nie wiedziałeś. No, dlatego muszę się posypać głowę czymś. Rocky traci punkt, ale przypominam wam, że nie po to się tutaj zebraliśmy. Kuba, bo ty chyba nominujesz dalej. Ja myślałem, że Rocky teraz mnie nominuje. Instrukcja obsługi mam się tutaj... Będziesz bity. Wchodzę i go biję. Podać? Dobra, ja się nie czuję dobrze w wyznaczaniu, więc dajmy może w ten. Rebusy, tak? To jest dla wszystkich? Tak. No, no to rebusy dla wszystkich. Ktoś dalej będzie wyznaczał. Proszę bardzo. Krzysztof Zając. Tak! Popularna bajka Wilki Zając, Krzysztof Ibisz. Oglądałeś, Wojtek? Wszystkie odcinki. Zając no pagadi. To są te czasy moje. Moje też. No, ale moje to już dopiero. Ja dubbingowałem Zająca. Chyba w Koronie. Nieprawda. Dobra, to ja przewrotnie Damian Smyk Redemption dla Damiana Smyka. Okej. Okay. To będzie taki rympał w tych pytaniach. Mieli dwóch piłkarzy dynastki stulecia Warty. Fryderyk Szerwkę. Ale spokojnie, no musisz pomyśleć. Jakub Kuzdra. Tak. I Gracuś Jaroch. Czekaj, jedenastka stulecia, ona była w 2012 robiona. Kto tam mógł się załapać jeszcze? Żeby był taki oczywisty. I Tomasz Magdziarz. Kurwa, dobrze.
Weź, Smyku, łatwe pytania na siebie. A, ja wyznaczam. Kurde, dawno nie wyznaczałem. A był też cudny w tej 11 stulecia? Mogę powiedzieć. Nie, więc myślę, Krystkowiak? No, Felix Krystkowiak zmarł. Spoida, cudny. Dusi, Grojski, Magdziarz, Gendera, Żurawski, Danielak, Maciej Żurek, Szerwkę, Staliński. Nie ma tam Kowala. Nie wiem, ja uwielbiam te kategorie w wykonaniu tej osoby, dlatego myślę, że każdy się domyśla, o co chodzi. Czułko dla Kowala. Czułko dla Kowala, Kowal już się odwrócił. A ty oglądałeś Kowal tydzień temu? Nie, było w czasach. Żałuj. Wojciech Stawowy! Czy to jest trener? Pokażmy Czułko. Czy to jest Wojciech Stawowy? Dziękujemy za Czułko. Możesz się odwrócić. A robimy dalej tak jak było? 7 tych pytań? Tak, bo raz było 7. Jak byłem przed grupą. Jak zapytasz 5 razy i odpowiesz, to rzucasz za 3, ale możesz pytać jeszcze 2 razy i rzucić za 1 albo za 2. Tak, czyli lepiej odpowiedzieć za ostatnim 7 razem, wtedy masz minus 1 punkt, a nie minus 2, tak? Tak, ale moim zdaniem nie odpowiesz ani za żadnym razem. Jak cię znam. Dawaj, pytaj. Czy to jest Wojciech Stawowy? Osoba po 40? Nie. Nie. Spytaj Stawowego, no? Za 6 punktów. Ale wiesz co, to cieszy ci przerwę. Czy to jest ktoś związany z polską piłką? Tak. Tak. No przecież nikt nie będzie śpiewał to, jak tutaj Piela mi tutaj wyskoczył z jakimiś koncertami. No mówię, nie widziałeś tydzień temu, no. Był Cezary Stefańczyk. I miał nazwisko Stefan Czarniecki. Czy to jest piłkarz polskiej ekstraklasy? Nie. Nie. Czy to jest piłkarz reprezentacji Polski? Nie. A szkoda. To jest 4, tak? Czy to jest trener? Nie. Teraz możesz zostać za 3 albo jeszcze dopytać. To spokojnie. Tranquilo. Respekt. Tranquilo. My serce za. Spokojnie, Kotar. Spokojnie, Kotar. Czy to jest działacz? Nie. Właśnie ten człowiek mało robi. W ogóle on nie jest w ogóle znany z działania. Nie jest to działacz, nie jest to piłkarz, nie jest to trener. W ogóle taki do niczego. Taki jest flet. Tak jest. Drut. Powinieneś wrzucić teraz, wiesz, wołka o gdyby Awangalu. Był Piotrem, to byłby Łukaszem Zagrobelem. Taki bufon. I grałby życie na czekanie. Taki gość. Jego twarz wgięta grymasem. Czy to jest dziennikarz? Tak. Taki bufon. Damian Smyk. Brawo, Kowal. I to za 2 punkty, Kowal. Nie, za 7 razem odpowiedziałem. Nie, za 2 punkty. To nie wiem, za 7 razem. Ale nie zadałeś pytania jeszcze, za 2 punkty. Aha. Brawo. Ty się ucieszasz, chcesz. Mogę ci jeden dać punkt, naprawdę, nie zależy. 2 punkty dla Kowala, zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja. Wszystko jest w porządku. Patrzę, pilnuje wyniku, tam będzie odejmował, jak będzie nie tak. Wyznaczasz, Wojtku. Dobra, sprawdzimy, co Damian Smyk wie na temat Janka Urbana. Tam była kategoria, tak? Bo nie widzę jej tutaj przez nasze głowy. Jan Urban? Jest. Dostał w turban. Dostał w turban. Tak jest. Dla Smyka. Koka ma, samuraj. O kim tak mówił Jan Urban? O Salinasie. Tak. No co jest tak dobrze? Czemu Koka ma, samuraj, pyk, sprawdzaj, zobacz. Czemu odpowiadacie na pytania wszystkie? Zacznij. Jeszcze ktoś się pomylił już? Ja się pomyliłem raz. No ale o no tego nie, no, w takim pytaniu, to, że... jakby każdy czyli wybaczy. Smyk nie traci punktu, ale też nie dostaje punktu. To warto podkreślić i wyznacza. To dajmy dla Olkiego. Neymana. Neymar jest dla wszystkich. Bo teraz zmieniliśmy. Ale to może być. To dajmy Neymana. Licytuję. Tak, ogólnie. To dajmy Neymana, proszę bardzo. Wymień jak największą liczbę Damianów związanych z polską piłką. 3. 4. 5. 6. 7. 7 po raz pierwszy.
Czemu Rocky 10 punktów? A Rocky 10 punktów, bo czemu? 11, przecież zgadłem rebus. A zgadł rebus, to widzisz, czat mnie oszukuje. Muszę im napisać, ale zgadł rebus. Oni słyszeli, Paweł, nie wiem, czy wiesz. Ile, na ile stanęło? Na 6 chyba. Ja, 7. Nie, na 10. 7 punktów. Ale 7 licytacja teraz. 7. Ile czasu tam jest? 30 sekund. Nie, no minuta. I raz się można pomylić. 30 sekund. Nie, takie są zasady przecież. No nie wiem, jakie są zasady. 30 sekund zawsze. Nie, no zawsze była minuta. Zawsze było 30 sekund. Właśnie ostatnio, jak mi nie było, to zmieniliście i pisałem wam na czacie, że coś wam się pojebało. 30 sekund. Znaczy pomyliło. Nie, wtedy ewidentnie mi się pojebało. Nie, minuta była. Minuta i raz się można było pomylić. W tym, jak był stary ten Najman, to tak to było 30 sekund. No dobra. To damy minutę. I raz się można pomylić. I jest 7, tak? 7, no. Po raz pierwszy? A kto wylicytował 7? Rocky. Ty? 7 po raz pierwszy, 7 po raz drugi. Powiedz dalej, widzę, że cię korci. Kuba, nie, no nie da dalej. Wiesz, się wymieniłem, znam 7 i to tak 7 naciągany. No, to chyba wiem, o kogo chodzi. Piszą, żebym pokazał nagrodę. Właśnie. W quizie. I przerwy. No to po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedamy. Jeszcze raz ostrzegam Wojtka Kowalczyka i Damiana Smyka. No zalicytowałem za 5. Pasywność w licytacji będzie... Co? Za 5 zalicytowałem. No, zaraz, nie przedstawiłeś żadnych warunków. Pasywność to była przy innym teleturnieju. Zawsze jest za pasywność, będę odejmował punkty. Ja nie znam żadnego, to co miałem licytować. Nie, no znasz? Smyka znasz, już odpowiedziałeś raz. No tak, bardzo. I klikam zegar. 3, 4. Damian Smyk, Damian Kądzior, Damian Nowak, Damian Dąbrowski, Damian Zwozień, Damian Warchoł i Damian... Ja już byłem, a mnie nie może. Ty byłeś, tak? Tak. Lubisz swoje imię, Damian? Spoko jest, ale zawsze, w sensie, wydaje mi się, że to jest najczęściej mylone imię. Zawsze jestem Dominikiem, Danielem, Dawidem, Dariuszem. No, nazwiska nie masz takiego. No tak, dlatego zawsze byłem Smykiem, ale to jest spoko. Kowal pisał, że powinien być prezydentem Białorusi. Ty. Jak to widzisz? Czemu nie? Jaki byłby twój pierwszy dekret, jakbyś był prezydentem Białorusi? 10 sekund. Nie mam czasu na kłopoty. No to Damian Oko. No i dobrze. A Damian Nowak jest taki? Jest. Jest. O, otóż gra obecnie jest, no, GKS Tychy. No, bardzo zdolny zawodnik. Jeszcze w ogóle nie znasz pierwszej ligi, człowieku. Jeszcze nie, Damian Gąska. Damian Gąska, Damian Nawrocik. Damian Seweryn. Damian Perkis. Damian Perkis. Jernej Damian. Jernej Damian. Tak, to dostałem punkt, tak? Tak. Mocno. Rocky dostaje punkt, ma 11 i Damian Smyk jest ostatni. No to może... Damian Gorawski. Który chciał się bić na ciuchy. No to może kto to dla Damiana Smyka? Kto to? Dla Damiana Gładkie Smyka. Wejście w formułę programu. Będę bity. O Jezu. Kurde, mam dwa typy. No. Ojoj, ten z Korony, albo Radin, ten z Korony. Mhm. Wydaje mi się, że oni są tak fizjologicznie podobni. Całą kadrę Korony? Nie, tylko wydaje mi się, że Radin miał tę brodę taką gęstszą. Być może to jest zdjęcie sprzed tym, jak zaczął zapuszczać. No, może to jest Wilusz. Być może to są bracia. Podobne do Wilusza. Ale w sensie... Jest, ale mam zajebisty pomysł na za tydzień. Dam wam takie zdjęcie. I dam na przykład Łukasza Zagrobelnego. I w tle będzie... I nikogo nie pozna i będzie mi, to jest chyba Milan Radin. No to fajnie, że nam to powiedziałeś już. Ale tak faktycznie podobny do Zagrobelnego. Jakiegoś mało znanego polskiego piosenkarza. Albo aktora. Albo aktora. Grzegorz Markowski. Mało znany. Czy to jest twoja odpowiedź? Tak, to jest Grzegorz Markowski. Na bank. A był Grzegorz Markowski piłkarz chyba, nie?
Odra Wodzisław, coś takiego? Albo nie, to był Krzysztof chyba. Chyba tak. Nie pamiętam. Jak Krzysztof Markowski? Był jakiś Markowski w Odrze. Tak. U mnie się kończy na Marku Saganowski. Krzysztof Markowski, tak. A. On pochodzi, powiem wam, z Zabrza. To ciekawostka. Kurde, no ojoj czy Radin. Nie no, postawię na Radina. To jest twoja odpowiedź? Tak? Tak. Okej. Okay. Najpierw był Iwan Jukić, to teraz był Luka Kukić. Kukić grał w zeszłym sezonie? Co? Kukić grał w zeszłym sezonie? No był w kadrze. No to nie, to skłamałeś, bo powiedziałeś, że to są zawodnicy, którzy grali w zeszłym sezonie. Którzy byli. Ej, to był dobry pomysł na licytację. Wymień zawodników Korony Kielce z tego sezonu. Żeby tam było 117, to jest easy peasy. I wiesz, licytacja, 25, 38, 42. Pamiętam, jak Kuba pisał tekst o Koronie i musiał obiecać Pawłowi, że umieści obok siebie Iwana Jukicia i Lukę Kukicia. Zrobił to. Pozdrawiamy Kubę. 9 punktów mam, jak coś. Tracisz punkty, jesteś teraz bliżej tego, na co wszyscy czekamy. No i tak mam skuteczność póki co 2-1. Nie, dobrze, dobrze, Damian. No to może łatwe pytania dla Damiana Smyka. Nie można. Nie można mnie dwa razy. Czemu nie? Nie można. To, to nie roast. A dobra, dawaj. Dawaj łatwe pytania dla Damiana nie Smyka. Nie można? Można, można. No to pytanie. Dzisiaj akurat zmieniłem. Jezu, a to, o tym gadaliśmy wczoraj, w sensie kto strzelił pierwszą. Pierwszą strzelił Bartek Bida. I druga musiała też paść dla Jagi. Kto strzelił drugą bramkę w sezonie 19-20 w no to ekstraklasie? Był ten mecz Jaga Arka 3-0. Pierwszą strzelił na pewno Bida. No i drugą... Pff, nie, no ja chyba a to w Radiu leci, czy nie? Pójdę... Tak. Nasz program dzisiejszy. Pójdę tropem chyba statystyki. No Imaz miał dobrą jesień. A może ten? Może Kamil Antonik. Tak, zwłaszcza, że wygrali 3-0. I Antonik był najgorszy wtedy. A może? Nie, właśnie Antonik był najlepszy. Tak, to był jedyny dobry mecz Antonika. Może było 3-1. W porażce 3-0. 0-3. Nie, pamiętam, no te 6. Może było 3-1. Nie, ten początek sezonu to różne kluby miały dobry, tak, że wiesz, to różnie tam było. Może to był Busuladzic? Nie, bo on był gruzem strasznym. Dawaj, lecisz tym pierwszym skażeniem. Nie, wydaje mi się, że ima statystyka, w sensie nie ma co tu kombinować. Dobra odpowiedź. 3-1 już. Się bronię. I drugą i trzecią chyba wtedy, tak? Ciekawostka historyczna nie? Dzisiaj. To jest dobre. 2,5 tysiąca lat temu była bitwa pod Termopilami. Dzisiaj jest rocznica. Ja się dzisiaj bronię, jak pod Termopilami ci co się bronili. Nie można stwierdzić, co było 2,5 tysiąca lat temu. A wiesz, jak działa kalendarz? No nie było wtedy kalendarzy. Co ty pieprzesz? No nie było kalendarzy. No mieli normalnie oczywiście. Takie zrywali no kartki, tam były imieniny, przepisy, wszystko. Dzień pszczoły. Wyobraź sobie, że taki stary Ateńczyk ma kalendarz? No oczywiście, że nie tak. Nie mieli kalendarzy wtedy. A skąd przepisy? Mieli z gołym. Albo jakby imieniny miał na przykład Achilles, to do ciotki Gosi musiał dzwonić, to myślisz, że mogę to... Mogę się z wami założyć, że nie było kalendarzy. No to się założę. Że był coś na styl kalendarzy. Ale nie było tak, że zapisali, o teraz się napierdalamy pod Termopilami. Paweł. No, a myślisz, że jak to nie, zapamiętali? Nie, to po dacie zgonu. Na pomnikach mieli datę zgonu i potem doszli. Ci, co zginęli pod Termopilami. Ja tego nie kupuję. Lecimy. A, teraz ja. Tak, ale nie tracisz punktu przynajmniej. Ej, może wezmę na siebie? Ale się rozchuśtał, ja nie mogę. Nie wezmę na siebie. Oddam komuś i ktoś mnie zaraz nominuje. To na tym miał polegać dzisiejszy dzień. Te polskie kluby, coś tam kupa, tak? Jak tam było dalej? Polskie nie, kluby w pucharach, analiza gówna. To... A czy to jest literówka, czy tak miało być? Co? Czy miała być analiza gówna, czy... A? Nie, miało być gówno, chodziło mi o kupę. O, stolec, fekalia, odchody. To dajmy to dla Rokiego, bo on jest tym zajebistym. I tak, jak cię pochwalę, jak się, nie będziesz mnie tyrał. Jak zrewanżował. Patrz już ten pismyka, bo ten nie chciał się z nim całować. No tak było właśnie. Jaki był wynik w meczu Śląska z Helsingborgiem w sezonie 12-13? No Jezu, to trudne. To powinno być w kategorii łatwe pytania. Ej, ale Helsingborg to jest zajebiste imię dla jakiegoś takiego szwedzkiego księcia. Właśnie. Jak można stwierdzić, co było 2500 lat temu, jak świat ma 2020 lat? Matematyka. Tak moja kategoria. No. Elementarz.
Nie wiem, będę strzelał chyba. 1-6. No kurwa, co jest dzisiaj? A powiem wam, jak wyglądały kulisy dzisiaj konstruowania pytań. Paweł wstał o 13. Tak po 2,5 godzinach miał wymyślonych 20 pytań. I mówi, tak wychodzi na balkon, mówi... Zrobiłem pytania, drapie się po brzuchu, zrobiłem pytania, już oczywiście brzuch roznegliżowany, zrobiłem pytania. 20, zajebiście trudne, połowa tak typowo na wiedzę, a połowa tak, tak na szczał. No i co, łyso ci? Nie, myślałem, że będzie... Dobra, może dla Kowala coś teraz? Tak. Może łatwe pytania dla Kowala. Kowal, dla ciebie zawsze są łatwe pytania. Mhm. Proszę. Wymień dwóch rywali, którym Rafał Boguski strzelił gola w kadrze. To taka kategoria z uśmiechem. Tak. Z gwiazdką, jak na kangurze. Nie, ale było coś takiego w podręcznikach od matematyki, że były zadania z gwiazdką i były też zadania z kaktusem. Z kaktusem, a te z kaktusem już były takie... Z kaktusem takie... były poziom wyżej niż te z gwiazdką. Tak, już takie ultra, nie? Nigdy ich nie robiłem. Młode pokolenie, już pewnie zamiast piątek mieliście jakieś tam słoneczko. Wyśmienicie. Literka W, F, fenomenalnie. W kadrze Boguski, tak? A w kadrze Polski, tak? Tak. No nie, w kadrze... W kadrze Rybaków. Czechosłowacji. Razem z panenką strzał. Tak naprawdę to nie panenka wymyślił strzał jak panenka, tylko Boguski. Petr Niemiec. Ej, ale zajebiste by to było, wiesz, Pirlo podchodzi, finał mistrzostw świata, robi taką wcinkę i komentator, o, strzelił jak Boguski. To nie do końca fajne porównanie, bo chyba Boguski jest jedynym piłkarzem w Ekstraklasie, który ma więcej niestrzelonych karnych niż strzelonych. Ostatnio była taka statystyka. Jest skomplikowane pytanie. Nie było łatwe. Tak. Buźka na końcu, dla mnie Boguski, nie, on, nawet jak strzelił, to nie zabrał karnego jeszcze komuś takiego. Tak, Turgemanowi. Turgeman mówi jak hat-tricka i zmarnował. Czat się kłóci o to, kiedy były kalendarze. To jest Myślę, że kiedy Termopile. A już było chyba w poprzednim sezonie, było tak, że on nie strzelił i powiedział w wywiadzie, że już nigdy nie będzie strzelał. Teraz wziął i... No mówiłem, no wiele rzeczy mówiłem. Kuba, no tutaj nie było już pytania takiego Boguskiego, ile ma bramek w kadrze. Według mnie było i chyba było zero. No dobra, nikomu nie strzelił. Chociaż jak wymieni dwóch rywali, to powinien strzelić. No dobra, nie pamiętam nawet komu. San Marino, Serbia. Chyba Rafał Boguski jest autorem najszybszego gola w historii reprezentacji Polski. A Kowal jest autorem 900 gola i 1000, dobrze mówię? Mhm. A ja się przygotował, research znowu, drugi raz z rzędu. Przygotowałeś się, jakich mam gości, to wiesz, zawsze coś poczytam o Kowalu. Ciekawe, co tam o Damianie wyczytałeś. Nie trafiłeś, więc wyznacza dalej smyk. A możemy klasyfikację zacząć? Możemy, oczywiście. No Jezu, napawa się tym. Damian trochę... Ja odpowiedziałem już na 3 pytania. Dobra, to może... A to musisz na siebie brać. Ty nic na siebie nie bierzesz. Może dla Damiana europejskie puchary. No, analiza główna? Tak. Prosimy. Stolca? Fekaliów? Ale nie mów tak. No to ty to wpisałeś na tablicy. Nieprawda. Poprosimy. O, już się skończyły, tak? To Damian Smyk Redemption. No! A zobacz, jak wymyśliłem sobie cenzurę. No tak się skończyłeś. Puchary się skończyły? No. Nie, no jest. No, nawet co? Się nie zaczęły. Co ma nie być? No, widzisz, jak to jest z tymi europejskimi pucharami. No jeszcze jedne się kończyło. Jeszcze skończyły. Mamy? Połowa sierpnia, gdzie puchary w Polsce? Po prostu było tak ciekawie, że w realizatorce zostali. Kto strzelił zwycięską bramkę dla Lechii w meczu z Brandy? To było nie tak dawno przecież. No rok temu. No trochę więcej. A nie, może w sierpniu? W sierpniu. Ej, czy później. To nie był Lipski? No, nie zadawaj pytań, odpowiadaj kuźma. Czekaj, bo on na pewno nie miał... On próbuje coś wyczytać z Pawła Twarzy. On nie miał gola w lidze. Ale jak wiadomo, Pawła Twarz nic nie zdradza. Tak. Tylko aumlauty przy nazwiskach. Tak. Może tutaj ten jakiś, jak to się nazywa, jak ten ze słowa możesz ułożyć inne słowo? Też dziękujemy za pytanie. No. Kurde, no chodzi mi po głowie ten Lipski. Nawet tak dla jaj to było zabawne. A czy myślałem sobie, czy zadzwonić do Patryka Lipskiego i umówić się z nim? Ale na rozmowę. Obserwowałeś zbroję. Obserwowałem zbroję, bo Damian Smyk powiedział, że to nie jest najlepszy pomysł. I to było drugie uratowanie cię z opałów w przeciągu ostatnich 24 godzin. To ten drugi przypadek opowiemy później.
Zostawiasz na po 23, tak. Czy zostawiasz, aż ci zada jakieś trudniejsze pytania? Zostawiam na to, aż mnie wkurwi. 23 nie jesteśmy na dobra, Patryk Lipski. Ale to jest podwójny cios. Damian dobrze odpowiedział na pytanie. Jeszcze Patryk Lipski, wielka chwila chwały. Trochę jakby ktoś ci napluł w twarz i jeszcze ale nie dostajesz się uderzył. No nie, nie dostaję. Ale odpowiedziałem na 4 z 5 pytań. Nie, stary. To jest niemożliwe, jak się Damian broni. To jest naprawdę coś wielkiego i godnego uwagi. Nie możesz go chwalić. Dobrze, nie będę już tego robił więcej. Jan Urban dostał w turban tak. Na siebie. Wow. I za to, że teraz przepieprzę. Jan Urban dostał w turban. W jakim klubie Jan Urban przekroczył średnią 2 punktów na mecz? W Śląsku nie, w Lechu nie. Wydaje mi się, że to musiała być Legia, ale może gdzieś on był bardzo krótko. W Osasunie bez szans, przecież oni by musieli punktować. On był mistrzem Hiszpanii z Osasuną. Tak. Tak. Trzykrotnie tak podpowiedział. Trzeciak wtedy latał w napadzie u niego. Tak. Mhm. Razem z Ziobrą. Z Ziobro, tak. Ziobro! Przestań mi smyka prześladować. Przestań mi Betis prześladować. Kurde. No nie, no. Czuję haczyk w tym pytaniu, ale nie widzę klubu, w którym Urban by pracował tak krótko, żeby na przykład wygrał mecz i powiedział, dobra, moja robota, mój trud skończony i wychodzę, więc to... Ale to były dwa kluby, których nie wymieniłeś, żeby cię trochę zamącić. Wiem. W żadnym. Co ten smyk dzisiaj robi? Ja nie wierzę. Ja pierdzielę. Szkoda, że tą złotą piłkę odwołali, bo tutaj naprawdę. Czasami, jest w sztosie ten człowiek. Czasami wątpię w to wszystko. Wziął na siebie, trzeba mu dopisać. Kolegów z radiatorki poproszę o punkt. Dobra odpowiedź, w żadnym. A mogę jeszcze... Rany boskie. Mogę jeszcze raz na siebie? Możesz. To dawaj tego Urbana możesz? Jeszcze raz. Nie co mogę. Ten człowiek wycinie? Dawaj dzisiaj Urbana rany. Jeszcze raz i już kończę. Dobrze. Ochroniarz jego klubu poprosił Jana Urbana o plakietkę, bo go nie poznał. Ha, ha, ha! Chamie, i co? Śląska Wrocław. Daj mu jakiś film. 11? Tak. Z Urbana jest coś jeszcze? Jest jeszcze jedno pytanie. To dawaj i kończę definitywnie. Ten jak się kurczę. Shots fired. Wymienię wszystkie kluby, w których Jan Urban pracował jako trener. No i koniec, pasy. Nie ma tak. Śląsk, Lech, Legia. Mhm. Górnik Zabrze. To swoja odpowiedź? Chyba tak, no Śląsk, Legia, Lech, Górnik Zabrze, no to co? No tak. Ha, ha, ha. Mów dalej. Gówno, a nie. Nie Górnik Zabrze. Polonia Bytom. I? Zagłębie Lubin. No. Poli Echido. Co? Poli Echido. Poli Deportivo Echido, tak. Tutaj. A, Poli Echido, zaregnowiane. Mam szalik w domu. I co? Zobaczmy teraz klasyfikację. Zabieramy ci punkt. Jak wyszedłeś, jak głupka wyszedłeś. Paweł, jeszcze jedno słowo i ujawniamy taśmę wczorajsze. Pamiętaj, że moja mama to oglądała. No dobra, to... Tylko przez wzgląd na nią, póki co tego nie ujawniam. Nic nie zrobiłem. Leźmy dalej. Aha, teraz ja jeszcze raz. Dalej, to czułko dla Olkiego. Odwróć się. Faktycznie. Już mam przygotowane pierwsze pytanie. Pokażmy. O, ja piję. Zajebiste. Dziękujemy. Czy to jest postać związana z polską piłką? Tak. Wojciech Stawowy. Czy ta postać ma bujnego wąsa?
Ej, czytałem dzisiaj wywiad w Piłce Nożnej z 2005 roku z Wojciechem Stawowym i tytuł jest taki, w sensie jest taki duży Wojciech Stawowy na stronie i tytuł Nie jestem kosmitą. A dzisiaj widziałem, kolega mi przesłał, Mateusz, serdecznie go z tego miejsca pozdrawiam, bo wiem, że ogląda. Podesłał mi tytuł z Dziennika Łódzkiego z dzisiaj, że Wojciech Stawowy... Jestem kosmitą. Nie, nie, przeprosił dziennikarzy za swoje gesty, ale gryzły go komary. Tutaj jak ten się spieszył do psa. Kto to był? Paweł Kapsa, tak? Nie rozumiem za bardzo, jakie gesty pokazywał w związku z tym, że go komary gryzły. Może ale... tak będzie. No właśnie. Ogarniał się tak. No nie jest to. Nie jest. Dobrze, jest to dobrze. Postać związana z polską piłką. To jest moje pierwsze pytanie, było moje. Dobrze, czy w takim razie jest to zawodnik, który występował w Ekstraklasie w ubiegłym sezonie? Nie. O kurde. Czy jest to polski zawodnik? Tak. To ci zrobię licznik pytań, które... Wiem, to ja sobie widzisz na palcach liczę od początku. Spod tego kapelusza się kopci. Wyliczanie na palcach to jest ważna rzecz. Czy to jest polski zawodnik, który nie grał w ubiegłym sezonie w Ekstraklasie? W takim razie. Już jesteś na dobrej drodze. Ja już bym wiedział. Blisko Wojciecha Stawowego. Tak. Czy to jest zawodnik, który... Ma dwie nogi. Prosiłbym zapytać, czy to jest Stawowy. No. Nie, czy to jest zawodnik, który wciąż jest aktywnym zawodnikiem? Nie. Czy ten pani. Kurczę, no powiedziałbym, że Kowal, ale. Kochani. Ale to jeszcze może dopytam. Kowal jest aktywny. No aktywny, piłkarzem jest. A, no dobra. Nie jest aktywny. Nie jest aktywny. A ty? Nie jest aktywny. On a ty jest. Jesteś aktywny. Ty jesteś aktywny, a on nie jest. Czy to jest. Zawodnik, który współpracuje z którąś ze stacji telewizyjnych? Nie. Nie. Kurde, polski zawodnik, który nie jest komentatorem? I nie dużo jest takich zawodników. No. No jak to? A, przykład, Zenon Burzawa. O. Dobra, czyli 5 pytań już zadałem. Tak, teraz możesz za 3 rzucać. Nie. No, tak. Dawaj, no, te grono jest tak małe. Już jesteś... Ten Burzawa faktycznie jest oczywiste. Mówimy o 4 piłkarzach. Nawet ci powiem, że padło to już dzisiaj. A czy on pełni funkcję trenera bądź dyrektora sportowego? Nie. Nie. Ja ci podpowiadam, że to imię, nazwisko już się padło. Kowal, nie podpowiadaj. Teraz możesz za 2 rzucać, jak Shaquille O'Neal. A ty tak nie trafił. Pamiętaj, że ja też grałem w piłkę. Ja też grałem w piłkę. Jego stać na to, żeby jeszcze raz napisać Damian Smyk. Nie, to będzie pewnie któryś z Damianów innych, ale których roki wymieniał, bo go nie słuchałem. Daria Finder od jakiejś godziny pisze, żebym ją umówił na randkę z Wojtkiem Piolą. Przejmy swoje postępowanie. Dobra, 6 pytanie zadaję, tak? Mhm. Teraz. Czy ten piłkarz ma na imię Damian? Tak. I teraz już musi zgadywać, tak? Czy... Nie, jeszcze jedno mam. Nie, to teraz było. Nie, teraz za 2 było. Teraz było za 2, teraz już za 1 rzucasz. Czyli mogę pytać, czy nie? To było 6 też, moim zdaniem. 6 pytanie. Czyli 7 pytanie zadaje i odpowiada. Tak, 7 i zadaje. No to teraz zadaję 7 pytanie zaraz. Ale możesz też rzucić za 2. Tak, rzucić za 2. Damianów znam tylko Smyka. Kogo wy tam wymienialiście? Czemu weszło, nie powiedział nigdy nic złego na Bońka? No, ale dzisiaj akurat tak. Na Rokiego kamera. Smyki ja. Trochę szukamy, zbieramy się w sobie. Tak. Jeszcze spróbujemy kiedyś. Nie mam odwagi nadal. No, tylko byś podpisywał czymś nazwiskiem swoje teksty. Jeszcze nazwiskiem gościa tego, co prześwietlenie prowadzi. No właśnie. Nie no, Łukasz Olkowicz to strasznie tego Zbigniewa Bońka atakuje. Jeszcze na łamach weszło. Marta Polkowska chce iść na randkę. Czekaj, muszę dobra, to, czy muszę to zobaczyć. Jest Damian? Pewnie to będzie jakiś Damian S jeszcze w dodatku. Kowaliś? Albo Jernej Damian. Jernej Damian, też możliwe. Polski zawodnik, który nie jest już aktywny, z Damianów.
A jeszcze tam był Bohar przecież. Czyli tak, wypalony jest Damy i Jan. No, to wymieniał Roki na pewno Kondziora, wymieniał Oko, to są aktywni. Wymieniał Nowaka, to też jest aktywny. Michalskiego pewnie wymieniał, to jest aktywny. Nie, no muszę. Ten gość od Bońka jest jakiś taki. Drąży dalej, dlaczego nie atakujemy? Boniek płaci stanie, nie wiem o co chodzi. No, za stanie płaci. No. Franciszek Zielony, czy umówię go na randkę z Rokiem? Co ty na to, Roki? Tak. Posienia jeszcze. Po co te Tindery? Wystarczy do mnie zadzwonić, napisać. Ja tak. Wyłączymy tutaj ludzi. Tak. Paweł, dajesz prawo wszystkim. Tak. Dobra, Kuba. Dobra, no już jestem prawie. Już masz jeszcze jedno pytanie. No to właśnie myślę, jak sformułować to ostatnie. Bo w Łodzi już asfalt zwijają, żebyś dojechał. Czy to jest Damian, który... Ma na imię Damian. Który był... Kurde, bo nie pamiętam, bo ty tylko jednego wymieniłeś, który nie jest piłkarzem aktywnym. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kuba, już tak ci za dużo podpowiedzieliśmy. Tak. No. Dawaj. No jeszcze mam jedno pytanie, halo. No właśnie. Pamiętaj, że to co wymienił Roki, to jeszcze później czytał Paczul. Jeszcze innych, nie? Kurde, to Damiana Seweryna może przeczytał. Tak mi się wydaje może. Nie pamiętam. Albo Andrzeja. Zadaj pytanie, no. No dobra, czy... No ale jakie mam zadać pytanie, jak już wiem prawie wszystko, tylko nie wiem, jak się nazywa. Jak się nazywa ten zawodnik? Ale szczerze, powiedz szczerze. No, czekam. Zapytaj, czy pierwsza litera jego nazwiska no mieści właśnie... się w pierwszej połowie alfabetu? Myślałem nad tym pytaniem, tylko no to mi nic nie mówi, bo ja nie znasz alfabetu. Nie znam alfabetu. Czy to jest Damian S? Nie. Kurde, no to ten Seweryn mi odpadł. Idziemy się przejść? Może zróbmy, Kuba będzie myślał, ale przerwę. Albo mi powiedzcie po prostu, daj będzie prościej. No. Może pogramy w taką grę, że wiecie, że leci muzyka, jednego krzesła brakuje i tak się chodzi dookoła stołu. No to tak na weselach będą to rozgrali, bo jest za mało miejsc, jest tam więcej gości. Dobra, Damian Perkis. Nie, Damian Nawrocik. Nawrocik, kurde, faktycznie. Następca Pyskiego. Były Kesiak, tak. No. A nie płacili mu tam oczywiście. Nie wiem, czy mogę opowiedzieć tę anegdotę, bo być może do Damiana to dotrze, ale wisi mi 10 zł za kartę w Orange. A ja mogę się do niego odezwać, mam go na fejsie. To możesz, znaczy nie, no nie, żywię urazy, że mi nie oddał za tą kartę Orange, zwłaszcza, że wtedy w UKS-ie, no czasy były, jakie były. No. Ale Damian musi wiedzieć, że urosły odsetki. Teraz to jest 11. I teraz to jest karta w play. Dobra, zróbmy sobie dosłownie 4 minuty przerwy. Mamy materiał wideo, który puścimy. I dosłownie po tej przerwie do was wracamy i kontynuujemy. Co ty robisz? No idę z Ciku. No ale czy mogę dokończyć zapowiedź? To my już pójdziemy, Ciku. No to mów, no już, rozwij się. No dalej. Kuba idzie z Ciku, a Damian, gdzie ty idziesz? Ja idę z Kubą. Dobra, Jakuba idzie podtrzymać. Materiał wideo, 4 minuty. Nie odchodźcie od telewizorów. Co to się dzieje w ogóle? Kuba nie może... 4, 3, 2, 1... Patryk, wynik 20,85 wata na kilogram, czyli no twoje rekordowe jak do tej pory. Poprawka idzie. Tak jak my mówiliśmy, pewnie masa ciała robiła swoje. Jeżeli chodzi o test dla naszych zawodników, robimy 2 razy 10 sekund, obciążenie 15% masy ciała. Jest to 2 razy więcej niż standardowo stosowane w teście Wingate dla osób trenujących inne dyscypliny sportowe. Ze względu na to, że z doświadczenia naszego w pracy z tą grupą wiemy, że kadencję, którą uzyskują w czasie wysiłków, jest około 140-150 obrotów na minutę. No i to obciążenie daje możliwość właśnie dostosowania do tego, co się dzieje na torze, czyli uzyskania tej kadencji i wtedy tych maksymalnych wartości mocy przy kadencji, którą oni mają przyzwyczajenie są do tego. Pamięta pan swoje moce, swoje takie osiągi, tak dla porównania? Powiem szczerze, że nie pamiętam. To były generalnie testy do odmowy. Wiem, że tylko jechaliśmy około tam 24
26 minut i tyle pamiętam z tych testów. To jednak są czasy zamierzchłe, lata 90 ubiegłego wieku, także pamięć jest ulotna. Być może w moich zapiskach gdzieś tam mam jeszcze w domu, ale nie jestem w stanie powiedzieć. No właśnie, tu chyba z torowcami jest pewien problem, bo dochodzi ich wąska specjalizacja, więc te wszystkie ustawienia muszą być niezwykle precyzyjne w ich przypadku. Są pewne standardowe testy i standardowe procedury testów, które stosujemy przy większości dyscyplin, no ale staramy się też dopasować do specyfiki danej dyscypliny. Tutaj chłopaki no, uzyskują wartość mocy 2,5 tysiąca watów, co było niemożliwe przy mniejszym obciążeniu, ze względu na to, że nie mogli już większej prędkości uzyskać kręcenia pedałami, co też jest nieskuteczne w ich przypadku, bo tak jak mówimy, te 140-150 to jest tak optymalnie dla nich, a nie 200 czy więcej obrotów na minutę, bo tego nie robią w czasie wyścigu. Proszę mi powiedzieć, co to za maszynka teraz była, co mierzyliśmy? To było urządzenie do pomiaru momentów sił w warunkach statyki. Mierzyliśmy maksymalny moment siły, jaki są w stanie wygenerować przez prostowniki i zginacze kolana. No i jak wyniki? No, prostowniki bardzo, bardzo dobrze. Tutaj u części zawodników w zginaniu stawu kolanowego troszkę za niskie wartości w porównaniu do prostowników. No ale to chłopaki już wiedzą od dawna, że no, jest dysproporcja między prostownikami a zginaczami, ale to taka charakterystyka dyscypliny, także... Bo widzę, że to nie jest krzesło elektryczne, ale bardzo podobne. Na czym to, jak wygląda to badanie? Bo się siedzi, przymocowuje się specjalnymi pasami, przykuwa łańcuchami. Tak, tak, żeby wyizolować pozycję, żebyśmy mierzyli tylko w danym stawie ruch. Samo skakanie dla nas jest niezwykle istotnym elementem w procesie treningowym, bo my bardzo dużo skaczemy, generując duże moce, no bo jak sam wiesz, sprint to jest jednak, to jest moc maksymalna, to jest prędkość ruchu. To po prostu pokazuje progres, jaki zawodnicy robią, bądź też nie robią. Będą z nich ludzie? Tak mówię oczywiście patrząc, mierząc w Tokio. Ten dodatkowy rok dla naszych sprinterów jest zbawienny, bo niestety kwalifikacje olimpijskie pochłonęły bardzo dużo energii. No, startowali w 5 porach świata zimowych, także praktycznie latali z zawodów na zawody. W przeciwieństwie do Holendrów, którzy przejechali 2 puchary świata, mieli już kwalifikacje olimpijskie załatwione. Nasi zawodnicy musieli jeszcze w styczniu startować w Kanadzie pod koniec stycznia, po to, żeby pod koniec lutego jechać w Mistrzostwa Świata. Dobrze ten ciężki okres znieśli, ale ten dodatkowy rok na pewno pozwoli im jeszcze osiągi swoje podnieść. I, no zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć. Wiem, że rozmawiałem z Igorem Krymskim, idą do góry cały czas, także jest dobra prognoza. Super, dziękuję bardzo. Ściemnia się przed oczami? No dobra rozgrzewka zrobiona, teraz drugie podejście, także mam nadzieję, że jeszcze poprawię. Siadać, no co jest? Panowie, wróciłem. Trzeba Ajkosa włączyć. Robimy losowanie. Robimy losowanie, bo nasi szanowni donatorzy mieli obiecaną koszulkę czwartą, jako czwartą nagrodę. Zresztą spotkamy się, jak wszyscy wrócą z urlopów. Kowal, powiedz cyfrę. A jest od 0 do 1. No właśnie. Od 0 do 24. To nie są cyfry. 17. 17, tak? A to nie jest cyfra. Czemu nie? No bo cyfra to jest od 0 do 9. To jest liczba. Ty nie będziesz taki mądry. Pipa Rafa, zgad 2-2, dwie odpowiedzi u Urbana i już kozaczy. Mogę prosić o klasyfikację? Powiedz literkę. Literkę też chciałem powiedzieć o takich... Jod. Okej. Okay. Jod 17 w takim razie. I mamy zwycięzcę. Użytkownik Janos. Myślałem, że ja, bo ja wpłaciłem tę testową piątkę. Wygrał koszulkę z naszymi podpisami KTS-u. Weszło. Niech to rozbrzmi na naszych socialach, niech dyżurny, który cię prowadzi, social menadżer, niech napisze, że Janos wygrał. Niech Janos napisze do nas na albo na Ligę Minus, albo na Weszło, albo do mnie rozmiar, bo to też jest ważne, żeby znać rozmiar. Rozmiar ma znaczenie. Rozmiar ma... Też mam porać?
Tym... Rozmiar? A nie wiem, czy zauważyłeś, jest taki trend wśród piłkarzy, że biorą koszulki M, a spodenki L. Bo i tak, Ciechan robi jeszcze parę chłopaków w katesie. To Ciechan, to mówisz, że piłka... Nie, chyba... A, no. O. Ciekawe, czy Czaba Chorwat też brał MK i LK. Tak. Ale to nie taki interesujący. Czaba Chorwat, przestań mi Ciechana przestać. I później zabrakło awansu. Czyli użytkownik, no właśnie. Czyli użytkownik Janos jeszcze raz. Niech się do mnie zgłosi i jeszcze może podać na przykład potwierdzenie przelewu, żeby nie było, że ktoś nas wydębi na koszulkę. Co by było dziwne dość, ale tak bywa. Pamiętasz Abergold? Ty też... tak się zaczynało, nie? Podpisy tu, tam. Chowana sprawka. Ostatnio nie odpowiedział Olki, wyznaczał go Smyk, z tego co pamiętam. Czy nie? Ja ci dam czułko, nie? Tak. Mhm. Już nie możesz mnie teraz zgnębić pytaniem, tak? Nie, może. Możesz, to jest... Co to jest? Myślisz, że to jest jakiś karikatur? Cały czas nie mówię. Wy nie oglądaliście Indy 10? Przecież cały czas. Koledzy, pokażcie klasyfikację, proszę. Znowu jesteś ostatni. Jak ty to robisz? To... I tak dobrze ci idzie. To kto to na Olkiego? O, no ty chamie. To. Nie, ale teraz zrobiłeś rzecz. To ja ci tutaj tak... Stadion więcej, Korony w tle. To już więcej widać. I piłkarz na pierwszym planie. Nie wiadomo. W podstawnym golfie. To może być... I zobacz, poczekaj. ONA, wiem, no. wiem. Korona Kielce witamy. Albo zastąpił Agnieszkę Chylińską w zespole ONA. A i myślę, że Patrzył byłby taki wredny, żeby zrobił tam ten cały anturaż, a piłkarza tam z innej drużyny. On ledwo co pamięta od pana, człowieka. No właśnie tak dosyć wiarygodnie to wygląda. Lukić, kukić. Dobra, joj. Ojoj. Ojoj? Nie. Aj. Ktoś wie? A to nie był... Michał Siejak? A to nie jest Bielica Wasia? Ale trochę podobny, nie? Trochę tak, no. Ale to tam... Nie wiem. Mógłbyś Radin na przykład? Nie. Nie. Nikt nie powiedział jeszcze. Miletić? Nie. Nie widziałem twarzy tego Salazara, który przyjechał. Nie, to nie, młodziutki to taki. Też nie. Młodziutki to wiem, ale to wiesz. Na pewno to nie był Marek Kozioł. Nie. To był Ogień Gniatycz. Ty, faktycznie. No. Na co ty gadasz? Czemu tego o tak nie powiększyłeś? Chcę wam powiedzieć, że to jest nagroda dzisiaj, możemy pokazać. A on jest uniwersalny chyba ten to pilot, nie? Jest wibrator. Tutaj macie wol i tutaj robi się wolniej albo szybciej. Jest taka teza, że wszystko może być dildo, jeśli jesteś odpowiednio odważny. No nie, no nie mów tak. Ty sprowadziłeś tę dyskusję na te tory. A tydzień temu pełna kultura, Czarek Stefan, anegdoty, rozmowy, analizy. Nie wiedział, kto ten napisał hymn. Przy tym pytaniu i przy tych podpowiedziach... Ty nie wiedziałeś, jak wygląda Ogień Gniatycz. Ja wiedziałem. Trochę wstyd, że nie widzieliśmy, nie? No. Czarek miał z sześć razy więcej niż ty. Czy ja wyznaczam? Ja wyznaczam. Europejskie puchary dla Jakuba Olkiewicza. No weź ty iść, się przegrać. Nie chcesz przegrać drugi raz z rzędu? To łatwe. 5 klubów, z którymi odpadała Legia z pucharów w XXI wieku. Sheriff, Ajax, Dudelange, Astana, no i Celtic. No, ten Celtic, to nie wiem, czy ci uznać. Daj coś innego. No weź. Daj coś innego. To będę musiał się zamyśleć, przecież jak ostatnio myślałem, to subskrybenci... No dobrze, to daj Rangers, no. No dobra, niech będzie Rangers. Rangers? Ten francuski, no. Oni się później przemalowali na SPP. Dobra, to ty na mnie co? Nie. No daj się innym pograć. Ja jestem kolegą i ja jestem... Słabe wyznaczanie, więc rebusy dla wszystkich. Niech to weźmie ktoś chętny. Emanuel Ekwueme? Nie. Kto to jest ten z lewej? No właśnie. Ja już coś nie pamiętam. Czy to jest piłkarz? Nie mogę ci podpowiedzieć.
Dominik Ebebenga? Dlaczego Dominik Ebebenga? No nie, Molisa Debe prawie jak Ebebenga. No prawie, Stefan Czarnecki. Nie. Ale fajny był, fajny. Myślałem, że to jakiś Stefan jest, ale nie znam tego. Tak wygląda jak Stefan, no. To jest wbrew pozorom bardzo proste. Emanuel Olisa Debe. Tak. Pan lewej to był Emanuel Kant. Schlechter. A pan z prawej to Olisa Debe i podając to, no, powstaje nam Emanuel Olisa Debe. No dobra, to dajmy... Nie, to jest jakaś prowokacja. Co na rebus? Oddalam się od dwóch punktów. No to dajmy rebusy jeszcze raz, co? Dobra. Smykowi. Niestety. Odjąć. Nie chodzi o Macieja Iwańskiego. Czy to jest Ryszard Kalisz? Prawie może być jakiś Kalisz, nie? To jest Ryszard Kalisz. No, nie, może być Ryszard. Polski polityk. Ryszard i gdzieś tam w lasy pod Kaliszem. A który był ten piłkarz, co... I dostał tym tropem z Olisa Debe. Pamiętacie ten tekst nasz o Kaliszu? Jaki? Jedyne miejsce, w którym trafia Daniel Sikorski, jest Kalisz. Bo jego narzeczona miała nazwisko Kalisz. Ua. Taki był ten tekst. I na weszło. Takie to były góry kiedyś. Teraz kultura. Magistrzy. Ta. No i co panowie powiecie? Enrique Iglesias. Bu. Bi. Bim, 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 bum, bu, 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 bu. Jak nikt nie odpowie w ciągu 30 sekund, to każdemu zabieram punkty. Nie, no, no to tak. No to tak po kolei strzelajmy Ryszardów wszystkich. Ryszard Niemiec. Czemu ci się z Niemcami kojarzy drogę? Nie wiem, co, ale w Polsce nie mamy dróg? Tarasiewicz, Ryszard. Nie. Ajaj. Ryszard, droga pod lasem w polu i z zachodem słońca w tle. Tak czy nie? Ależ nazwisko. Dobra, daję wam odpowiedź i macie od tego czasu 20 sekund. Skupcie się na... Ale to jest coś z piłką związane? Tak. Na czym mamy to jest program piłkarski. No ja wiem. Na czym się mamy skupić? Na tym, że na porze dnia. 20 sekund. Michał Zachodny. Ryszard Wieczorek. Tak. A czemu Michał Zachodny, jak jest Ryszard Kalik? Bo skupiłem się na porze dnia, że Zachód. W sumie dostaję punkt, to jest jakiś skandal w ogóle. Ale faktycznie, jakbyś pisał wieczorek w Google, to mogłoby znaleźć taki wieczorek. Nie wpisałem wieczór. Albo mogłeś na przykład Jana Wieczorkiewicza. Ej, to Smyk, ile ty już masz punktów? Ze 40. Uuu, panie. Uuu, la la. Smyk jest bardzo blisko wibratora. A, on jest samotny. To łatwe pytania dla Rukiego. A ty tak się spojrzałeś, jakby chciał mi zdać w ryj. Ile lat ma Andrzej Strejlo? Wszystkie. No ile się można pomylić? O wszystkie. Nie możesz pomylić. No jak nie? No nie no można. To pytanie, przecież. Budzisz się o 3 w nocy, dostajesz takie pytanie i idziesz spać dalej, bo nie wiem. 70. Nie, gdzie? Ostatnio było urodziny jakoś z miesiąc temu chyba, tak? Coś takiego. No, niestety, no szczególnie, że w lutym. Niestety nie byłem. No, wyłączając pandemię, to niestety nie byłem zaproszony. Nie, no to jest... To były 80. O Jezu. Ja też bym celował tak z 7 coś. 700. No. On pod Grunwaldem tego Niemca. Pyk. Pod Termopilami. Dobra, nie ważne. No, nie, bo wtedy nie było kalendarza, wyznacza, więc byśmy nie wiedzieli. Tak. To się policytujmy. Dobra. Marcin Najman, licytacja oczywiście. Tak. Tak. Jak największa liczba polskich kadrowiczów z mundialu w 1974 roku? No trzech dam. Pięć. Sześć. Sześć po raz pierwszy. Dobra, no siedmiu spróbuję może. Siedem po raz pierwszy? Osiem. Osiem? Czekaj, wymienić ich sobie w głowie.
Ty też się popisałeś z Czechosłowacją. Po raz pierwszy? 8? 9. 9 po raz pierwszy? No, spróbujmy 10. 10 po raz pierwszy? Bawcie się. Bez szans. A tam po tym 72, 4. A znowu ze 3-4 nie było i mogę się tutaj wtopić. Dobra, zostawiam. 10 po raz pierwszy, 10 po raz drugi, 10 po raz trzeci sprzedane. Czas liczy się od teraz. Tomaszewski, Lato, Szarmach, Dejna, Gorgoń, Żmuda, Musiał, Osiem. 25 sekund minęło. Dałbym radę na więcej. Nie, jak już te nazwiska poszły. Nie. Ale nie, ja ten. Już trzy nazwiska tak mi się kręcą. Już mam z 5. Gadocha? Była, nie? Nie. Szczyt. Lubański. Nie pojechał Lubański. A teraz raz się mogą pomylić, to spokojnie. Tak. Ale masz 5 sekund. Kustek. Tak, chyba był. Czekaj. Tak. Był. Bulzacki, Ćmikiewicz, Dejna, Domarski, Kasperczak, Fischer, Gadocha, Gorgoń, Gut, Jakubczak, Kalinowski, Kapka, Kasperczak, Kmiecik, Kusto, Lato, Maszczyk, Musiał, Szarmach, Szymanowski, Tomaszewski, Wieczorek, Żmuda. Brawo. Źle zrobiłem, bo powinienem lecieć pozycjami, ja tak zacząłem skakać. Nie miałem tak, Żmudowskiego, nie na przykład. Ale dostajesz punkt, bo dobrze odpowiedziałeś. I wyznaczasz. To może... ŁKS, tak, dostaje punkt, bo tam trwa jakaś nie, dyskusja. Nie, ŁKS nie dostaje punktu. No, ŁKS z tymi punktami to przesadziłem. Spokojnie. Może... Nie mamy pytań do końca tak w ogóle? W międzyczasie powiedzcie, a Roki wyzwa. No, okej. Okay. No to ŁKS dla Smyka. O, jest. ŁKS, po co? Damian, Smyk. Jaki jest jedyny dwumecz, który ŁKS wygrał w pucharach? Kuba by wiedział. Już Kuba te mecze zna na pamięć. On... Bo to raz było. Nie tak dawno nawet. No 80, nie. No pewnie to był ten 9-8. No pamiętny dwumecz z Manchester United. Jako jedyny klub w tamtej edycji ŁKS nie stracił gola w meczu z Manchester United. Był bezbramkowy remis 0-0, no ale niestety w tym pierwszym meczu w Manchesterze. Tylko mi podpowiedz, to jest jakaś zupełnie niepoważna drużyna, tak? Nie zgadniesz, nie, no nie to... masz to z chemikiem po lice. Nie, to był Kiapas Ganja. Tak, to był Kiapas Ganja. ŁKS zwyciężył 4-1 bodajże. Z Ganja to znowu tak. Ganja, sorry. Drugi mecz nie pamiętam. 3-1. 7-2 w meczu. Kiapas Ganja został odpalony. Wieszczu gola strzelił. Nie, Roki wiedziałbyś o tym, czy nie? Nie, co ty? No jak? Może się Kiapas Ganja, nie kojarzysz, panowie. Znany i lubiany Kiapas, już widzisz, już zapomniałem. Kiapas Ganja. Roki wyznacza, nie? No to może łatwe pytania dla Kowala. To kuźba jest. Przyznaj pytanie dla naszych audiosłuchaczy. W radiu jesteśmy, masz pytanie? Czy Polacy są seksowni i czy Rafał Janicki zadebiutował w reprezentacji? Trudne pytanie. A najpierw to pierwsze, rozstrzygnij. Paweł, aż tak nie powinieneś się mocno śmiać ze swojego żartu. Nie, bo zapomniałem o tym pytaniu. Jak to zapomniałeś? Że jest? Dobra, to powiem, że nie. Ale cóż nie? No nie, odpowiem. Może Polacy nie są seksowni. No dobra, a Janicki... Ale przestań nas tutaj obrażać, A Janicki zadebiutował w kadrze? A to są dwa pytania, czy jedno było? No dobra. Pójdę po wodę. Może być tak, nie, tak, tak, nie, 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 tak. Brałem pod uwagę, że... A tamta jest zimna.
No to zaraz. No to co mi to. Ja z tej piłem z butelki, tak. No dobrze. Martwiłbym się, gdybyśmy nie zachowywali dystansu. Ale... Czat pisze, że wymieniłeś 9 kadrowiczów, a mi wydaje się, że 10 wymieniłeś. No to znaczy, ja się nie chciałem pracować, ale tak, teraz tak, już tak, tak, tak liczyłeś, no co zrobię. O, ja bym odjął 2. Dobra, dajcie już spokój. Nie, dobra. Nie, no jakby to smyk, to byśmy wrócili do tego. Jeszcze go złamali przy okazji. To jest mój szef, nie będę go ganiał. Roki minus 15 punktów i kara finansowa. Miłosz Nowak. No, no to jak, no to się bardziej się opłacałoby kupić punkty. Miłosz, chyba nie przejdziesz tym, w tej rekrutacji dalej. Tak? Dobrze, Roki dał 9, wiem, nie musicie pisać. Jakoś to naprawimy. Nie było tych meczów dziwnych, wyjazdowych, w zimę, czyli tam by pojechał. Ale który rozkwiniasz część pytania? No tą drogą. Ale był taki posrany okres, gdzie Nawałka powoływał wszystko, co się ruszało i na żywo nie uciekało. Rafał Leszczyński. No, pamiętam mecz z Finlandią chyba w Bydgoszczy. Nie, to nie była Bydgoszcz, gdzieś tam. Taki co Wszołek tam grał i Dawidowicz na stoperku. No i on mógł gdzieś tam... Wszystko, co się ruszało. No, co się ruszało i na żywo nie uciekało. Wszystko powoływał. No, ale gdy obronę... ale odebrał awizo, ale... No. To miał 1A. Zobacz, na mundial wziął jednego takiego, co... Ale nie, no dobra, ruszało. Nie zadebiutował. Nie zadebiutował. Nie. Był na ławce ze Szwajcarią, Irlandią i Grecją, ale nigdy nie wszedł na boisko. Więc odpowiedź brzmi, nie mam zdania, nie. Więc dobrze. Uratowałeś sobie punkt. No ale to pytanie pierwsze. Jakie było? Czy Polacy są seksowni? No to chyba mam lusterko w domu, nie? Odpowiedz mnie. Bo widzę się w lustrze. Nie będę wchodził w temat, czy jesteś seksowny, czy nie. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, nie. Dobra. Dawaj, wyznaczaj. A tu uzurpujesz sobie prawo do decydowania o wszystkich Polakach? Nie, ale tak pytanie było. Czy wszyscy Polacy są seksowni? Tego nie było. No dobrze. No dobra, teraz ja. Dobra, sprawdzimy, bo tam smyk mi deptał po piętach, nie wiem nawet, czy mnie nie wyprzedził. Możemy zobaczyć klasyfikację. Nie, chyba nie. No. No. Nie, bo się uratowałem teraz. Ale deptał, to dajmy mu... Smyku, ty miałeś czułko dzisiaj? Nie. W sensie to... mam, ale nie no, miałem to, kategorii. To będziesz miał drugie, jak masz jedno. Czułko dla smyka. Bu, 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 bu. Dziękujemy. Możesz się odwrócić. Czy to jest osoba o imieniu Damian? Nie. Kurwa. Ale to jest takie pytanie. Czułko drugi raz. No to zburzyłeś mi całą koncepcję. To jakbym dostał ten, jak UKS ze Śląskiem, gola tam w trzeciej minucie i plan cały taktycznie się posypał. A tak dobrze ci szło. Nie, no to ja pas, to nie, dobra. Czy to jest osoba związana z polską piłką nożną? Tak. Czy to jest piłkarz? Tak. Tak. Czy to jest piłkarz, który występował w zeszłym sezonie? Nie. Czy to jest piłkarz czynny? Nie. O kurwa. Nie? Bierny. No nie wiedziałem, że tak szybko zakończył. 5 pytań. Znaczy, to jest szybko, jak się... Możesz za 3 rzucać. Jak ktoś się zawsze umie rzucać. No, bo ja zaraz sam mówię, że Steven Curry, ale to będzie są jak Paweł Patrol. No masz 50% szans, no. Już. Albo się uda, albo nie. No, ta grupa nazwisk jest już naprawdę niewielka. No tak, i wszyscy piłkarze, którzy nie grali. Czy to jest... Strzelasz jednak już? No. Roki niech przytuli Kowala w zamian za brak jednego nazwiska. Co o tym sądzisz? Możemy to zrobić, ale później. Ale na wizji czy nie? No nie. Na dystans? Jak się co? Że Roki macie przytulić. W zamian za brak innego nazwiska. A, tego w jego odpowiedzi, tak? Do tej pory, ekstra. Gdzie ma problem, żeby mi objąć? Maseczki. A, no właśnie. Najpierw maseczki. Czekaj, to... Możesz zadawać pytania? Na ten moment wiemy, że to jest były piłkarz.
Musisz rękę zostawić. Który nie gra już. Tak. James Harden. Nawet logicznie. Były piłkarz, który gra dalej. Nawet logicznie. Taki piłkarz Schrödingera. Byli piłkarze. Ray Allen. Ray Allen. Przypadek, że właśnie nie grają. No. Najgorzej jak umrą, to w ogóle nie grają. No. Czy to jest... Stefan Czarnecki? Dawaj, zadawaj te pytanie, tak nie czy to jest piłkarz, który grał za granicą? Tak. Tak. Przez chwilę. Przez chwilę. Przez chwilę nawet podpowiedź zostałeś. Nawet przez 6 lat. Naprawdę? Bo nie wiadomo, czy te podpowiedzi są prawdziwe, czy nie, tak? Naprawdę. 6 lat? Mogę ci kluby nawet powiedzieć. Nie, to już będzie za dużo. Nie, jak powiesz kluby, to na pewno zgadnie nawet. Na pewno. Kiapa zgadza. A z jakiego pięknego, malowniczego kraju pochodził ten klub? Z Grecji, a później z Niemiec. Ale nie, mówię, że ten, że Kiapas? Ten kapas. Azerbejdżan. A, Azerbejdżan. Au. Azerbejdżan. Au, au, au. Czekaj, powiedziałeś, że Grecja i Niemcy, tak? Mhm. Hmm. Rocky musi wywalić stół. Czy to jest... czy to jest piłkarz, o którego pytanie dostaliście w pewnym quizie, który nie został jeszcze opublikowany? Ty nie. I Rocky? Nie. Kurde. Czy tak przeklinasz? Kurde, powiedziałem. Aha. Jeszcze jedno pytanie mam i muszę odpowiadać. Ujemne punkty za takie zachowanie mogą być. Czy to, jeszcze jedno pytanie i muszę odpowiadać. Mhm. Czekaj, piłkarz, który grał w Grecji i w Niemczech. Polski piłkarz były. Hmm. Czy z tym piłkarzem był wywiad na Weszło przez ostatni rok? Nie. Nie. Za jeden teraz, jak... Czyli ma jeszcze pytanie. Ktoś inny. Jak ci jeszcze, to jeszcze jedno pytanie. Jak Andrzej Pluta. Jeszcze jedno pytanie albo za dwa. Nie no, chyba już było za jeden. Nie, wydaje mi się, że to było szóste, nie Kowal? Nie wiem. Bo... Nie, było za dwa za chwilę, przed chwilą. Nie wiem. Dobra, tak nie zgadniesz, co za różnica. Czy to jest piłkarz, który ma na imię tak jak ktoś w tym studiu? Nie. Dobra. Nie. No i rzut? Nie wiem, Mirosław Schnaucer. Nie. Blisko bardzo. Fabian Pawela. Fabian Pawela. Zwany również Pawianem Fawelu. Jakbyś powiedział Pawian Fawela, to dałbym ci 50 punktów. Już gdybyś szedł tym tropem nie Damiana, Fabian. No. Jezu, to mnie pokojarzą. To mogę powiedzieć Dominik, Daniel, Dawid. Dobra, Kowal wyznacza, tak? Jesteś o to czułko ostatnie? Jest. Czwarte. Tak. To Rocky jeszcze nie był w czułku. O, to Rocky się odwrócisz? No i będzie kategoria z głowy, bo to czułko to... Dziękuję za czułko. Już mogę? Tak. A mało anegdot dzisiaj. Nie? No przyszli tacy goście, no anegdot. Jak byłem tydzień temu z... Bo się nastawiamy bardziej na jakość. Czy to osoba o imieniu Damian? Nie. A mógłby? Czy to postać związana z polską piłką? Nie. Czy to polityk? Tak. Czy to polityk aktualnie działający na scenie politycznej? Tak. Czy to kandydat na prezydenta w ostatnich wyborach prezydenckich? Tak. O, no to już niewiele. Ile było? 7? Kandydatów? No. Nie wiem. Czy to... Zależy, wiesz, czy z tych pierwszych, czy w tych drugich. Czy to polityk, który wszedł do drugiej tury? Tak. Za dwa możesz teraz? Jak Szak O'Neal. Czekajcie, bo było... No, w drugiej O Damiana, o... No to szóste było. To było szóste. No. Chyba wszyscy już teraz liczą. To było szóste, czyli teraz dwa możesz rzucać, albo tak. Jeszcze się dopytać. Czyli teraz albo możesz zdobyć dwa, albo zdobędziesz jeden na pewniaka. Albo
Jak nie trafisz, to minus dwa. To tracisz dwa. To tracisz dwa. Możesz wziąć pół na pół. Ależ emocje, ależ kalkulacje. Jezu, spociłem się. Nie będę strzelał, bo to... A, jesteś minimalistą, Boże, jak nawałka na mundialu. Ja nie mogę. A jeszcze obrońcę wprowadź, obrońcę. Tak, za tego, za lewego dawaj dam. Ja idę na prowadzenie, spokojnie, tak? Ja jeśli odpowiem. No a tak wyjdziesz z takim przytupem. Nie, no czy to jest polityk, który wygrał te wybory? Tak. Tak. I ciekawe, czy zgadniesz. Andrzej Duda. To jest Andrzej Duda. Brawo, Roki. Elegancko. Zobacz, jaka jest... I tak, tak się robi strzałko, a nie? No, a nie. Nawet dostał podpowiedź, w Grecji. Pyk. To jest trochę tak, jakbyś strzelał do pustaka punkt z metra, dla Rokiego. Jakbyś strzelał przewrotką z 45 metrów. Roki jest coraz bliżej wibratora. Jak ten Jurek Mordel. Żona w domu zadowolona. Zadowolona. Dobra, to może kto to dla Kowala? Kto to dla Kowala? Ekstra. Czuję, że teraz będzie jakieś fajne zdjęcie takie. To nie będzie łatwe. Może nie związane z będzie Lewandowski, patrz. Tak, coś będzie takiego, tak. Na przełamanie. A nie. Fajny chłopak. Ekstra. Seksowny? To chyba nie Polak. To chyba nie Polak. Jak był ten tytuł chyba na gazeta.pl albo na Onecie o Lewandowskim, że Jezu, jak on strzela, to chyba nie Polak, tak oni piszą Niemcy. Kowal, zanurz się w jego oczach. Nie no, już wiesz, idę tym tropem. A to jak patrzę, wiesz, nie oglądam skarbów kibica, na zdjęcia nie patrzę, a w telewizji to wyszedł. Idę tropem korony Kielce, no myślę, że... Chowa, już... nawet jakbyś oglądał, to byś go nie zapamiętał. Na niektórych by ten, wiesz, człowiek by zapamiętał, ale ten to pewnie jest... Co się śmiejesz? Ej, do zdjęcia powinno być jak w czułku, 5 pytań, albo 10 najlepiej. Mogę ci podpowiedzieć. Nie podpowiadaj. Bo to i tak nic nie da. Wejdźcie sobie na nasz Twitter. To nie jest Wojciech Stanowy. Nasz Twitter, ostatni post. Ja odpal, bo nie mam tego. Boję się odpalić. Czy tam jest jakieś szkalowanko? No, ono od Marysy. Co tam? Pokaż mi to. Czy Polacy są seksowni? W razie, gdybyś nie miał tego dostępu. Kto cię prowadzi socjala? Janek. Janek, nasz anegdociarz. Proszę. Dobra, on... Czekaj, on ma... Dobra, poczekaj. Z Koroną Kielce, bo wiążemy zawodników, tak? Rysy ma hiszpańskie. Dawaj tego Marqueza. Marquez Koron Kielce. Santi Samane z Arki Gdynia. Ale rysy hiszpańskie, nie? Tak. No. To widziałeś dobrze. No, widziałem właśnie. Dobra. Ale który to był to? To może polskie kluby w pucharach dla Kuby. Analiza gówno. Wymień wszystkie polskie kluby, które wygrały w XXI wieku dwumecz w Europie na wiosnę. O kurczę. Nie był to ŁKS. No wiem. Kieski, a pasem niestety. Stawką nie było. Akurat nie było pandemii, puchary były normalnie latem. Tak, stawką nie było awans do ćwierćfinału puchar UEFA niestety wtedy. Mm-hmm. Puchar knura co najwyżej. 21. Wszystkie kluby, które wiosną coś wygrały. Kto a czy chodzi o kalendarzową wiosnę, czy tylko, że... O, wiosna, podczas wiosny powiedzmy, że po Bożym Narodzeniu. Jak były prezenty, Kuba, to potem. No właśnie, widzisz, jakby wiosną od 21 marca, to pewnie żaden, bo tam nawet jak te wszystkie były lutowe mecze, to wtedy byli przegrani. Chodzi o wiosnę ludów. Kurczę, no ta Wisła miała fajne pucharowe przygody, ale czy to było aż tak? Dobra, no niech będzie, że Wisła tylko. Kraków. Nie. Żaden. Żaden. Nul.
Za daleko, wiosna to już jest, wiesz. No wiem, wiem, to już tak daleki okres, okres przygotowawczy zły. W końcu mi się udało. Brawo. Was. Ale to było na smyka zastawione pułapki, wszystko i co? No. Ja wpadam już po raz piąty chyba w pułapkę na smyka. Ja tak cię trzeba przed sobą i mówię, idź, wybadaj. A wiesz, tak jak miałem kiapas, to sobie wziąłeś to no. Pytanie. Ja sobie wziąłem. Wisła była blisko, ale sędzia doznał kontuzji. Mózgu. Nie, liniowy, bo było tak, że oni grali dobrze. I sędzia liniowy doznał kontuzji chyba. I za to im trzy gole albo główny, już nie pamiętam. I on, była piłka przerwa, zmienili go. No. I on potem już słabo grali. Pamiętam to jak dzisiaj. No bo to, wiesz, bo jak to się zmienia liniowy, no. To kompletnie zmieniał trójkę meczu. Ja przychodzę taki zadowolony z domu, ze szkoły do domu. Wteczkę mam, i tam prawda, był taki Paweł. Tornister noszę. I tak siadam, będzie mecz. I odpalamy radio z mamą chyba. I że nie ma meczu, bo boisko się nie nadaje. No z tym Lazio, tak? Tak. Nieprawdopodobna historia. Tak. Taka belka powinna no. Wjechać. I jechałem do domu, tam koło Biedronki, tam był taki Paweł i do domu już pojechałem, do domu. Czemu nie lubicie mojej historii? Bo są gówniane. Ze szkoły. Mam jedną historię, ale to jest straszna historia. Kto wyznacza? Że wybierasz Kowal. Nie, Kowal nie odpowiedział. Nie, to ja. Roki. A możemy zacząć klasyfikację generalną? Oczywiście. Sometimes sobie? Maybe good, sometimes maybe shit. Jak to mówił Gennaro Gattuso. Unaoczniliśmy sobie pewne rzeczy. Dobra, może... A jest jeszcze kto to? Nie ma już kto to. O kurwa, dobrze. Nie ma czołka, nie ma kto to i nie ma... Nie ma Urbana w Turbana. Fatalnie, kurwa. To może... Zadzwonię jutro sobie do może pana Jana. Może LKS po co no, da czekaj. Smyka. Jezu, i znowu będzie jakiś tam... Takie... LKS? Nie wiem, Start Łódź? Nie, no pomyśl, no pomyśl. Pomyśl trochę, usiądź. Zastanów się, przeanalizuj, uplastycznij. Andrzej Kretek, nie wiem, no jakby był... Start Łódź w ogóle jest taki klub? No, gram w nim teraz. Nie, kurwa, to chciałem się sprowokować. Aż mi się strzelać. Jezu. Ale nie wiem, czy Kretek w starcie nie miał przygody jakiejś, ale no podejrzewam, że to nie do rozstrzygnięcia jest z tej perspektywy. O, to zadzwońmy. Zadzwońmy. Andrzeja Kretka? No. Czekaj, numer? Już biorę. Dzwonię. I zapytaj, panie Andrzeju, taka głupia sprawa. Wiem, nie, że no, jest niedziela 22. Ale czy pan trenował Start Łódź kiedyś? Takie głupie pytanko, na ludzie, bez spiny. A wiesz, kto trenował Start Łódź? Nie wiesz, bo wy młodzi to nic nie wiecie. Wojciech Łazarek. Baryła. On rzeczywiście jest młodszy od ciebie. No, od jest. Wszystkich. Jestem młodszy od świata. Dobra. A wiecie, co mi powiedział Smyk wczoraj? Że nasze zęby są młodsze niż nasze sutki. No bardzo ciekawe. To jest trochę. Powiem wam, gdzie byliście? Tu i tam. Co taki podrapany w ogóle jesteś? No jak dzisiaj graliśmy z Pawłem w ping-ponga i jeszcze ze Złochem, z naszym wspaniałym Skawą. Znanym tutaj jako Skawa. I zaserwowałem taką lutę Pawłowi, że piłka wpadła w krzaki. To jest autentyk, w sensie nie ściemnam, naprawdę tak było. Zaserwowałem taką lutę w krzaki, że musiałem piłkę stamtąd wyciągać i musiałem się... A wy w ping-ponga graliście, tak? No. A ty grałeś deską do Krajina czy patelnią? Pawłem. Ale to... A jakie w ogóle rozrywki tu? Kluby, kawiarny, ping-pong. Teraz w Łodzi to wiesz, tylko praca, sen, praca, sen. Teraz się nazywali... Teraz powiedział, że grali w ping-ponga. Wczoraj wracali po nocach i się w krzaki wodowo. No. Nie, graliśmy w ping-ponga dzisiaj. Nie, serio. Pół godzinki może, pół godzinki. Paweł... Ale było mega na styku, było mega na styku. Paweł, ale na styku to 2-0, gładko. 2-0, ale zawsze w tie-breaku. No, ale to jest 2-0. Jest taki utwór Mistrz Ping-Ponga. No, jest. A Andrzej Kretek prowadził LKS oraz Start Łódź. Nie powiesz mi, że tego, że to nie jest prawda, bo być może prowadził. To nie jest prawda. Ja bym dał, że Widzew. Widzew. No właśnie dlatego ci kazałem. A to sprawdź ten LKS Radomsko, KKS Koluszki, Włókniarz Konstantynów Łódzki, Młodzieżówka GKS-u Bełchatów. Zacznij. Widzę Fudź i Andrzej. Czyli obskoczył wszystkie kluby w Łodzi i w okolicy oprócz Start Łódź. A jak piszesz w Google Andrzej Kretek Start Łódź? Powiem ci, że może jest gdzieś tam. Tracisz punkt. Poczekaj. Tranquilo. Może ja ci mogę wpisać. Może być, że był na trybunach jak oglądał mecz. No to już jak prawie prowadził. Start Łódź? To się nazywa? Tak. No.
Nie ma nic. No powiem ci, że brakujące słowo kretek. Ale to może jakiś inny Andrzej prowadził. A sprawdź w innej wyszukiwarki. Ej, wpisałem Andrzej Kretek startuć i wyszedł mi artykuł. Były ten LKS-u, uważa, że piłka będzie kwadratowa. Naprawdę. No i ty mnie pytasz o takie rzeczy. Gość, który twierdzi, że piłka będzie kwadratowa. Nie umiesz odpowiedzieć na to pytanie, jesteś nie do niczego. Nie, no ale że kretka nie skojarzyłeś z widzem, to jestem rozczarowany tobą. Zwłaszcza po mojej odpowiedzi, takiej pełnej, wiesz, sugestii. Dobra, W środowisku piłkarskim, jak masz trenera takiego 10 lat wstecz i dalej, to na pewno poradził oba. Dziuba, Jezierski, wszyscy. Mhm. Sobie zapamiętam, na następny raz jak przyjadę. W Łodzi się wszyscy kochają, a nie ma problemu, że najpierw prowadzisz jeden klub, potem drugi. Dokładnie, ja na przykład mam teraz kolegę w klubie. Kuba ma grać w Widzewie. Ja bym chciał mieszkać w Łodzi. Kuba, tak, w sobotę idzie na Widzew pokibicować, a w niedzielę na UKS. Kuba, mogę z tobą mieszkać? Wiesz co, no mam już dwóch synów w domu. A takiego głupiego nie masz. Ty, Damian, ale wiesz, mamy takie rozrywki już przygotowane, tam właśnie układanie takich puzli z 7 elementów, te sprawy. Także... Sranie w pieluchę. Pieluchy też mam, także. Doskonała rozrywka. Damian, wybacz, że ci też się tak patrzę na ręce, ale czy ty brałeś dzisiaj prysznic, czy nie? Bo masz pieczątkę cały czas. No ale zobacz, nie schodzi nawet jak trzesz. No to możesz jeszcze raz. Bo tak wcześniej czułem, że coś jest akurat nam zeszło. Ale to możesz jeszcze raz iść. A teraz widzę, jakiś mam dowód, że... No. Że... Nie, mył się, ja widziałem. Tak? A razem się kupaliście, czy tak, nie? Tak, miałem mu plecy. Dobra, wyznać. Proszę wyznać. Dobra, to może... To akurat nie jest prawda. Bo nie plecy, a brzuch. Łatwe pytania dla Kowala. Łatwe pytania dla Kowala, proszę. Ja już lepiej jak w ping-ponga graliście. A i też dostajesz szota w brzuchu, jak jest całej petardy. Kiedy? No jak graliśmy. Nie ma tych pytań. No, to jeszcze masz. Nie ma tylko same trudne. Trudne odpowiedzi. To może europejskie puchary dla Kowala. Co jest, jak nic nie ma? Ja jestem. Na UKS ode mnie. Dobra, to smyk dla Kowala. To będzie prost. No? Tak? A nie. Wymień choćby jednego z... A będziesz wbity. No tak jak te leki na seraczkę. Flamurtari. A czytałem teorię, że w Lavamet bardzo dobrze działa na leczenie koronawirusa. Taki niby... A Flavamet to jest to... Taki ten lek, co się bierze często. Stoperan. No. Nie. Tak? No ten. Tak. A może to było coś innego? Bo to miało być tak, że będziecie go cisnąć tymi pytaniami cały czas. No gdzie? Kategorią smyka. Przecież on tak w ogóle postraszył nas, żeby w takim... On powiedział takie rzeczy, że ja nie. Widziałem, jak zrobiliśmy przerwę i każdy pobiegł do telefonu i tam googlował Jan Urban, Damian Smyk. Kowal, sezon 88-89. Ja już obczaiłem wszystkie występy UKS-y w europejskich pucharach. Udało się Lechowi przejść. Wszystkie moje mecze w UKS-ie. Tak, tak, i Stefańczyka. I potem z Barceloną grali. I pewnie nas strzelał. Czy on już tam wtedy był? A tam było dwóch strzelców, czy jeden? Dwóch. Nie, nie, jeden. Czy wymienić dwóch strzelców? Dwóch. Wydaje mi się, że albo jednego z dwóch. Nie, no jednego Kowal musi wymienić. Flamurtari. Jednego, chodź tak, jednego strzelca z Flamurtari. Oczywiście chodzi nam o piłkarzy Flamurtari. Jednego strzelca. Tak. Ej, to opowiem anegdotę, bo wtedy w tamtym meczu grał piłkarz, o którym jest ta anegdota. Właśnie to było już... Nie wiem, czy to nie jest strzelec nawet. Czy nie pójdę za wcześnie w... Poczekaj, to było to... Kurwa, co nie idę za wcześnie. Bo muszę sobie skojarzyć tak. To nie jest... Jak ja wchodziłem w 90, Józkowiak już był w Lechu. Ale widzę w 88 raczej nie. Czyli kto był przed Józkowiakiem? Adam i Ewa przed Józkowiakiem tylko i byli. I Termopile. Z początku kalendarza. Odsunę się, żeby nie podpowiadać. Pójdę w napastników, trudno. To nie wiem, czy nie pójdę trochę za daleko. Bogusław Pachelski. Nie. Araszkiewicz? Tak. Łukasik i Głąbiowski. To a propos Araszkiewicza właśnie, mam anegdotę, no bo pewnie kojarzycie taką twórczość medialną i swobodę wypowiedzi pana Jarosława, z niezwykle barwną osobą i prowadził kiedyś trening w Unii Swarzędz
Na pewno z Farzęcu, nie wiem, czy to była Unia, a taki miejscowy klub, tam trzecia, czwarta liga. I to był taki okres, gdy jego drużyna, on ją trenował wtedy, traciła sporo goli po tym, że wykonywali rzut rożny, szła akcja w drugą stronę, no i tracili bramkę. No i Jarosław Araszkiewicz wchodzi na ten trening, ustawił wszystkich, mówi, ten, co ma tam dobre dośrodkowanie, idzie do narożnika, reszta gromadzi się w polu karnym. I mówi tak, jeden do ciebie zbiega, tam powiedzmy Iksiński, ty mu podajesz na krótko, a on wypierdala tę piłkę w aut. A ta drużyna trenerze, ale po co? Przynajmniej kurwa nie stracicie. No i tak się grało, stałe fragmenty z Farzędzu za kadencji pana Jarosława. Czemu piszecie, że przeglądam Pornhuba? Nieprawda. Mam nasz film. Bo ich wideo. Porno. Dokładnie. Nie, mam. Czemu wszyscy piszą, że porno oglądam? To Kowal jest tutaj. To jest nasze studio. Nie oglądam porno internetu. Ale cały czas gadasz o jakimś myciu brzucha, pleców. No bo lubię się myć. Tak, dzisiaj taki odcinek plus 18. 18. Czy płacą seksowni, mycie brzucha, plecy. Nagroda. Podrapane przed ramię. Spanie w innym łóżku. Daj na samym wstępie programu już miałeś. Że co? No o łóżku, że będzie spał. A to w łóżku się tylko jedna się z tobą kojarzy? No nie, no ale radio wpadł i tu Smyk ma spać, ty masz spać i radio ma spać. No już wpadł od razu. I to na rzeczkę. No. Dobra, wyznacza. Co ja tutaj robię? Wyznacza dalej Roki. Roki wyznacza. Odpowiedzielibyście na jakieś pytanie, bo to już trochę trwa. Ile mamy jeszcze pytań? Sześć pytań, zobaczmy klasyfikację. To licytację może wejść, to wtedy ktoś na pewno odpowie. Cześć Piotruś. Siemano, co tam? Co jest, Piotrek? Przyjdę potem. Buzi w czółko. Dobra, to może ŁKS, po co dla Damiana? Kurde, gnębisz mnie tym. A jesteś złośliwy. W którym klubie nie grał Krzysztof Przytuła? Hutnik Kraków, Szczekowenka Jaworzno czy RKS Radomsko? Kurde, obawiam się, że grał w każdym. Patrzył i Smyk byli na paradzie LBGT. Plus. Nieprawda. W Hutniku nie grał. No gdzie? Nie. I co? Stamtąd się wywodzi. No, to jest jego ten legacy. W Radomsku nie grał. W Radomsku grał za to kto? Adam Matysek. Cezary Stefańczyk. Tak. I Jacek Bernstein. I paru moich kolegów ze studiów. I mój dobry przyjaciel. Igor Sepniewski grał w Radomsku. No właśnie. Twój przyjaciel Igor Sepniewski. Tak. Jakie wspólne zainteresowanie. Mocne słowa. Wyznaczaj. Nie dokuczaj. Polskie kluby w pucharach? A z których są? No to może... A mogę klasyfikację jeszcze? Jezu, pewnie mi wpieprzy jeszcze tak na koniec. Zawsze. Czyli już Smyka. Boże, ale ty jesteś... Smyka dla Smyka. Jesteś tak małym człowiekiem. O, Smyk, to będzie proste. Tak mówił Paczek. Dariusz Żuraw. Tak, to jest Dariusz Żuraw. A po angielsku? Dariusz Crane. Wow. Wyznacz, po prostu wyznacz. Mamy Najmana, tak? Najman zostawili i Rebusy. Aha, czyli dla wszystkich. Nie, jeszcze jeden Smyk został. Tak? Aha. A czekaj, to ja mam teraz 9. Kurde, jak ty nie możesz odpowiedzieć, to co? Nie będę ostatni. Co? Nie, jak? Ja już się wycierpiałem. To dawaj Smyka dla Olkiego. Smyk wie wszystko. Olki o wszystko Smyka. Gdyby liczyć Lecha, trofea Lecha, tylko od sympatycznej i przypadkowej fuzji z Amiką, to jakie by miał? To jakie czy ile? No właśnie. Jakie? Mistrzostwo Polski. Ale no ile? Oczywiście chodzi też o ilość. I liczby, przepraszam, liczbę. Bo to jest policzalne wszystko. Dobrze, no to dwa mistrzostwa Polski. I super puchary też, nie? Bo ja ostatnio na tym... I puchary z zdobywców pucharów. Tak. I klubowe mistrzostwa świata też trzeba liczyć. Tak, i laureat Kangura też. Dwa mistrzostwa Polski. W pucharze chyba nie, chociaż... Moment. Był ten puchar, co był ten film dokumentalny, ale to było chyba przed fuzją jeszcze. Powiem tak, nie ma czego za bardzo liczyć. No dobra, no to w takim razie był jeszcze ten super puchar, po którym napisałem
wielki tekst, który potem był mi mocno wypominany, czyli w Poznaniu rodzi się coś wielkiego. To było po Super Pucharze. Warszawski klasyk. Czy to jest ten Super Puchar? I chyba w takim razie to może... Kurczę, jeszcze był chyba jeden Super Puchar, tak mi się wydaje, ale no nie chcę się wkopać. Wtedy wygrali po golach wychowanków. Tak, trzech. Chyba Benarek, Linetti i ktoś tam jeszcze strzelił. Dobra, dwa Super Puchary. I to wszystko? I dwa Mistrzostwa Polski. Trzy Super Puchary. Dwa mistrzostwa i jeden puchar. Tak. Ajajaj. Zambichniewicza, nie? Nie, później. Później? Później. To kto tam jeszcze? Ty kiedy? W 2009 roku puchar. Tak, przed sezonem mistrzowskim. 2009-2010. Tak. No, w Chorzowie to był finał grany. Pamiętam, że Remes był sponsorem całej edycji. A to nie było tak, że dwóch mecze były wtedy jeszcze? Nie, wydaje mi się, że w Chorzowie. Znaczy jestem przekonany, że w Chorzowie. Dobra, nie wiedziałeś, wyznaczę dalej Smyk. No to teraz są jeszcze tylko licytacje, tak, nie? Tak, teraz już dla wszystkich. To licytacje. Proszę bardzo. Tutaj, przepraszam za literówkę, nie było 4-12 oczywiście. 4-1, jak największa liczba uczestników meczu Legia Celtic. A jak powiem, bo uczestników to kibice też się liczą? Nie możesz powiedzieć, że twój... Chodzi o zawodników, tak? Tak, że twój sąsiad był na meczu, nie możesz czterech. Powiedzieć. Dobrze. Ale czy tu można wymieniać, znaczy uczestników, to rozumiem, że sędziowie i... No, na pewno kieruj to dużo pomoże. Sędziowie, trenerzy, piłkarze. Sędziów powinniśmy pamiętać, bo to wiesz, oni doprowadzili do tej zmiany. Czterech po raz pierwszy. Czekaj. Legia Celtic, to na Łazienkowskiej. Tak. Co powiedziałeś, wiesz, że tam Celtic ich zgwałci? Pamiętam do tej pory. A nam się kończy w swoim no to sami się zgwałcili, no to ja ci powiem. Autoerotyzm, tak zwany. Pięciu. Boję się, że nam zdemonetyzuje ten program. Pięciu. To sześciu. Próbuję wyczytać z twoich oczu. To siedmiu. To ośmiu. Ośmiu po raz pierwszy? Pomożecie? Pomożemy! Dobra, masz ty tych punktów przecież. No tak, bo jak stracę, to nie będziesz ostatni. Ośmiu po raz pierwszy. Dawaj, dziewięciu wymienisz. Przecież ośmiu po raz drugi. Ośmiu po... Damian, to jest zabawa. Raz, Damian dziewięć powiedział, ty. Nie. Po raz trzeci wchodzimy w sprzedaż. Ale tylko piłkarze czy też sztaby też liczą? No liczy się, a pierwsi trenerzy się liczą. Pierwsi trenerzy, tak? No to... Dobra. Czyli pani Małgorzata się nie liczy? No, chciałem powiedzieć. No ja też właśnie, już miałem czterech razem z nią. Ja to miałem jakąś nazwę. Ale jak to pierwsi trenerzy, ale czemu drugi i kierownik drużyny się nie liczy? Uczestnicy. No pierwszy... Ja bym uznał. Dobra, Kowal. Trzy. Cztery. To Henning Berg. I tak licytowałeś raz. Ostrowska. Tak, ale to wiesz. Bo... Ostrowska nie. No to Bereszyński, niestety. Virgil van Dijk. Błąd. Bereszyński nie grał w pierwszym meczu. Okej. Okay. Kucharczyk. Czyli Virgil van... No trzy. Van Dijk, tak? Tak, no trzy. No to Michał Żyro. Mirosław Radowicz. Pięć. Pół minuty. Jakub Rzeźniczak. Sześć. No, muszę rozegrać. Rzeźniczak. Scott Brown. Błąd. Jezu, co mnie podkusiło z tym Scottem Brown. On pauzował wtedy albo kontuzję miał, albo kartki, już nie pamiętam, ale nie wiem. Scott Brown całe życie w tym czasie. Tak. I akurat 700 meczów z rzędu zagrał, akurat wtedy no pojechał na łódkę. Zapowiedź mieliśmy wokół tego zbudowaną, pamiętam, tak jak zaraz posłuchałem, że co Scott Brown zrobi z pomocą Legii, to będzie masakra. Bo on taki miał głupią wypowiedź, on powiedział, że legioniści ciesząc się z tych bramek sypali sól na ich rany. Coś takiego. Zawsze kiedy strzelali mi gole. Zawsze ucieka takie nazwisko, pokałem. Takie najbardziej pewne z takich meczów. Malarz. A nie, no Wrdoliak. No Wrdoliak, tak. No ja właśnie jak chciałem wtedy? Cztery zdecydować, to było Ostrowska, B, Mersiński, Wrdoliak. Jeszcze przecież Kuciak. A Kuciak jeszcze wtedy był. Ja byłem na tym meczu, pamiętam. Jeszcze mieszkałem w Trójmieście, przyjechałem specjalnie, żeby... Myślałem, że mieszkałeś w Glasgow. Żeby obejrzeć Celtic? Nie, bo tak chciałem sobie zobaczyć Legię na żywo.
Brawo. Jeszcze mamy jedno pytanie? Potem nawet przyjechałem jeszcze na ten mecz w pucharach z Lokrem. No to dajemy te rebusy, rebus. No, nie musimy bierać. No to dajmy rebus, no. Rebus! Janusz Filipiak. Tak. I został nam? Licytacja. No to w takim razie może licytacja. Dobra, największa liczba telefonicznych gości weszłopolskich, trzeba ją wymienić. I zanim będziecie licytować, zobaczmy klasyfikację. Za dużo emocji to już co nie ma. Słucham państwa. 1. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 dziwni. 16. 17. Zaraz, poczekaj. Pytanie brzmiało lista. Liczbę? Tak. Gości. Tak. Telefonicznych. W sensie weszłopolskich. Do kogo? Których można słuchać w radiu Weszło FM, jak tylko wróci sezon. 17. 18. Ty masz listę? Wszystkich? Ja biorę udział w tym programie. Ale będą musieli już tak dobrze zamiatać, bo to zostaje im praktycznie 3 sekundy na nazwisko. 19? No nie. Powiedz 19. Nie, bo będę ostatni. Jak no właśnie. Tak będziesz ostatni. Paweł. Tak jesteś ostatni. A jest nie, dobry. Ale jestem ex aequo. Smyk odpowiedział dobrze na 14 pytań. Tak. Słuchajcie, na Twitterze jest taki fajny gość, który liczy nam te wszystkie rzeczy. Tu jest kamera. Niech policzy, jaką miałem skuteczność, bo sam jestem ciekaw, a nie będzie mi się chciało tego sprawdzać. I niech pamięta o tym, że nie będziemy mogli się śmiać ze Smyka, jak policzy za dobrze. No. Ty powiedziałeś 18. Smyku. Ale liczysz, czekaj, weszłopolscy są dwa sezony? 2,5 chyba. 2,5. No tak, myślę, że nie było chyba 100 programów, ale pod setkę żeśmy podeszli. Ile powiedziałeś? Powiedziałem 18. Smyku. 19. 19. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Znaczy, powiedziałbym więcej, ale chcę, żeby przegrał. A teraz się tak szybko skoncentruj, masz minutę. Minuta, nazwisko na 3 sekundy, tak? Dobrze liczę. No tak, no. 3, 4. Brosz, Mamrot, Fornalik, Syczewska, Papszun, Stefańczyk. O kurde, Gąska. Milewski. Kulesza. Sebastian Kowalczyk. Filip Starzyński. Ten. Kozioł. Szymusik. Żubrowski. 15 sekund. Stawowy. Nie, pierwszy błąd. I Fornalika chyba też nie było. Było ostatecznie, wydaje mi się, że było. Nie było. Stolarczyk. Potem z głowy. Stolarczyk. 4. Właściwie to 5. Bartoszek. Koniec! Kurde! Ile mi zabrakło? Z 2, 3? 4 chyba. Tak. Kurde! Kosecki jeszcze. No klubami. Nie, klubami. Ja bym sam wiesz, doszedł, że Jagiellonia tam jeszcze wtedy to było tak, że... Romańczyk chyba też był tak, że... Furman. Klubami byś poszedł, to miałbyś tego. Klubami. A to do taniego programu pojechałeś. Wiesz, co mi zrobiło podwórkę? Parę razy mi do głowy wpadała Legia i Lech, a tak naprawdę z Lecha był tylko Bielica. Właśnie, Bielica i... I tyle, z Legii nikt. Po raz drugi w naszym programie i po raz drugi ostatnie miejsce. Damian Smyk, Redemption, failed. Brawo. A teraz, póki nie wyłączyliśmy kamer, co zrobił Paweł? Przestań. Tutaj mam nagrodę dla Rokiego. Jest to wibrator. Ale czy... A właśnie, widzisz, i później mówi się, co tu wolniej, tu szybciej. Mam pytanie, czy używany?
No, to jest coś ważne. Do odbytu. Wolałem przetestować. Nie chciałem się w kota w worku stać. Zaszczyt szczerbienia. Nie dotykaj. Czekaj. Ta kamera działa? Pokażę szczerbienia. Co ty, co ty robisz? Ta kamera działa? To nie jest kamera, to jest telewizor. Pokaż telewizor szczerbienia. Zobacz, jakie są szczerbienia. Działa? Tak? Patrz, smyku wyszedł. Patrz, teraz ci nie widać. Widzicie, jakie szczerbienia są? Tutaj są szczerbienia, więc sami sobie odpowiedzcie, w co i kiedy sobie Paweł wsadzał. Nie, nie, córka gryzie. Ta. Moja. Możemy. Paweł Kapsa też mówił, że się spieszył. Możemy klasyfikację zobaczyć? Tak. Poprosimy. No, i widzisz, smyku, wystarczyło odpowiedzieć na tą rundę wstępną. To nie, że jej zapieprzę. Nie, no trzeba powiedzieć, że to ci zawaliło program. Ta. No najgorzej jest tak źle wystartować. Tak, a tak to przegrałeś właśnie. Ale ten na trach się pomylić. No, nie, no dajcie spokój. Jak można na trach wtopić? Jeszcze, jakbym wymienił chociaż tak z 12, nie? Tak. Jak ale... nic, nawet panenki nie powiedziałeś. Nawet Petra Nemca powiedziałeś. Coś dzwoniła, nie wiadomo na jakim kościele. W cerkwi. Wojciech Kowalczyk był z nami dzisiaj. Dobranoc. Jakub Olkiewicz. Dzięki, siemano. Damian Smyk. Pa. Mateusz Rokuszewski. Niech mi pan nie mówi na ty, dobrze? Kto? No ty. To jest czerwona kartka. Oj, czyli Damian, poprawiłeś swój wynik czterokrotnie. No, to jakby ŁKS tak zrobił, to byłby mistrzem Polski. To byłby w górnej połowie może. Ale to tak na stopie. To jak Wojciech Chrzęsny powiedział o interwencjach Artura Boruca. Gówno to dało. I Paweł Paczul, dziękujemy. Widzimy się za tydzień, mam nadzieję. O, już, już. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.